Witam serdecznie, prosiliście o to, pisaliście, męczyliście nas. No i jest. Król, jak to mówił Janusz Korwin-Mikke. Witam państwa. Król naprawdę? Czy tak tylko... Zobaczymy. Troszeczkę? Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Nie wiem, czy nie oglądacie ostatniego programu w historii tego kanału, gdyż istnieje całkiem duże ryzyko, że po prostu ten kanał zostanie w trakcie programu zamknięty. Zależy to wszystko od pana Janusza, co powie i jak to uargumentuje, bo... mogą paść tutaj treści, które uchodzą za kontrowersyjne, łagodnie mówiąc. No za komuny, jak już kogoś puścili, już cenzura puściła, to można było mówić, co się chce, a teraz nie. Mm-hmm. Właśnie tak się zastanawiam, czy apelować do pana o umiar, czy jednak... Ja jestem zawsze politykiem umiarkowanym, a po tym, jak się w polityce pojawiło takich dwóch panów, to już jestem politykiem całkowicie umiarkowanym. Tak, pan jest umiarkowany, to kto nie jest umiarkowany? No, proszę pięciu wymienić. No mamy takich, takich jeden z dwojga nazwiska, drugi Osadowski, prawda? Mm-hmm. Mamy takich nieumiarkowanych polityków. No i poza tym ja jestem człowiek normalny w odróżnieniu od socjalistów, którzy tam uważają, że socjalizm jest najważniejszy. Mm-hmm. Formuła programu jest panu znana. To znaczy nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, bo zdecydują o tym widzowie. Ja kilka pytań oczywiście zadam, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, bo... kilkoma rzeczami co najmniej się z panem nie zgadzam i chciałbym chętnie możliwe, jest coś, co się mną nie zgadza? Tak, i chciałbym usłyszeć jakąś rozsądną argumentację tego, co pan czasami wygłasza. Ale zacznijmy tak lajtowo, żeby przynajmniej ten YouTube nie zdjął nas w trzeciej minucie, tylko dopiero w 23. Dalej jest pan na diecie fast foodowej, czy już nie? Nie, ja tylko przez miesiąc. Tak? Jadłem fast foody, no to będę przez pierwszy tydzień... To był najlepszy kulinarny miesiąc życia? Próbowałem również pić, wyłącznie to dają w fast foodach, ale to okazało się ponad siły mojego organizmu i przeszedłem na zwykłą wodę. Natomiast tak schudłem o jakieś tam 4 kilo czy coś takiego na tej diecie fast foodowej. Bo to nie chyba jest problem, nie jest problem, co się je, tylko ile się je. No tak, no ale jak pan jadł, nie wiem, jednego hamburgera dziennie, to no może schudnąć. No właśnie. Akurat jadłem na ogół nie hamburgery, tylko KFC, ale... Okej. Okay. Ja też wolę KFC. I co, chwali pan sobie tą dietę? Tak, tylko nudna trochę. No. No oni mają szeroki wybór. Na wprawdzie kurczaki, ale na różne sposoby przygotowywane. No dobrze, numer telefonu zaraz się wyświetli. Chciałem na początek porozmawiać z panem o sporcie. Bo pan kiedyś wyjawił, że wymyślił ślizg piłkarski. Myślę, że bardzo wiele osób wymyśliło ten ślizg, bo to jest coś zupełnie naturalnego. Mnie tylko zdumiało, że sędziowie to odgwizdywali jako faul. Bo to wtedy był faul. No ale już teraz to jest normalne, także... Czy jakiś tam Paolo Maldini, czy Alessandro Nesta, to oni czerpali po prostu tak, z pana dziedzictwa? Tak, na pewno to oglądali wszystko. Nie, to jest zupełnie naturalne zachowanie na boisku, także myślę, że kupę ludzi. Ale pan lubi piłkę nożną? Znaczy, teraz to już nie, bo sobie nogę złamałem. A oglądasz? Oglądać, no oglądam oczywiście, ale nie to, żebym wszystko oglądał, bo nie mam na to czasu. Mhm. Widziałem pana propozycję, jak zmienić przepisy gry w piłkę nożną. Tak, ja jestem... Dość odważne. Bo... No ja jestem zwolennikiem, bo piłka nożna staje się troszeczkę taka nudna. Przede wszystkim, no nie wiem, czy spalony jest konieczny. Po drugie... No chyba po drugie, nie byłoby taktyki jakiejkolwiek. No, to też byłaby taktyka, zapewniam pana. Zawsze w każdej grze jest taktyka, nawet w Warcabach. Jest... Sprowadziłbym trzy rodzaje karnych z 11, 13, 15 metrów, bo często sędzia się waha, czy dać karnego, prawda? Bo to jest prawie bramka. Czyli za miękki karny, taki ledwo to 15 metrów. Tak, jest 11, 13, że sędzia miał wybór. I jeszcze jedna bardzo ważna, że bramkarzowi przy rożnym nie wolno jako pierwszemu chwytać piłkę w ręce. To jest bez sensu. Tak, to jest bardzo dobre. Bo jeżeli są piłka do niego leci, a co on ma zrobić? Bo jeżeli bramkarz chce piłkę w rękę, to rożny traci w ogóle sens. Praktycznie bramkarz zawsze piłkę złapie, jak się uprze. No, widziałem też bramki, gdy bramkarz nie złapał piłki i padł gol. Ja też widziałem. To się czasami zdarza. Zapytałem o tą dietę pudełkową, bo co pan chciał nią udowodnić tak naprawdę? Że to nie jest tak, że człowiek umrze, bo nie zapowiadano, że umrzesz od tego na pewno, pochorujesz i tak. Zapewniam, że KFC, McDonald's i tak dalej się starają, żeby klienci im nie umarli, no bo gdyby im umarli, to by nie mieli klientów, prawda? Mm-hmm. Więc na pewno się po tym nie umiera. Jest to bardzo ważny argument ewolucyjny. No albo się umiera, tylko trochę później. No, wie pan, to się umiera, to trochę później. Ja panu powiem, panu zdradzę tajemnicę. Śmiertelność w Polsce wynosi 100%. Jak na całym świecie zresztą. Jak na całym świecie zresztą. Dobrze, odbierzmy sobie pierwszy telefon. Halo? Halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam kilka tutaj pytań o Jezus, do pana Korwina i do pana
Stanowskiego? Do mnie to nie, ale tak umówmy się. Jedno. Trzy pytania, dobra? Żeby każdy miał szansę. Dobra. Panie Korwinie, mam takie pytanie. W wyborach często pojawiają się takie osoby z podobnymi takimi poglądami, jak pan Mirosław Piotrowski, pan Żółtek, pan Robert Gwiazdowski. Czy nie uważa pan, że pojawienie się tych ludzi w wyborach jest może celem takich osób, żeby pomniejszyć wyniki Konfederacji? Nie. Bo te osoby nie przyłączają się do Konfederacji, tylko jakoś tak ci ludzie się tak, co potencjalnie by mogli głosować na Konfederację, się rozbijają. Nie. Pan Piotrowski to jest inna trochę bajka, natomiast pan Żółtek i Gwiazdowski mają takie poglądy naturalne, je głoszą i mają prawo startować w wyborach. To nie jest jakieś przeciwko nam specjalnie, po prostu chcą taką opcję zrobić. No, pan Gwiazdowski, prawda, chciał pokazać, że można być takim Korwinem, takim spokojnym, umiarkowanym, no to okazuje się, że to nie całkiem tak. To nie działa. Kolega Żółtek ma takie same poglądy jak ja zresztą, tylko no, niestety się trochę nasze drogi rozstały. Te osoby mogą być manipulowane też? Czy? Nie sądzę. Dobrze, następne pytanie poprosimy. Odnośnie wolnego rynku, bo większość się z panem zgadzam, ale ten wolny rynek mnie tak troszeczkę według pana, no nie do końca się z tym zgadzam, bo na przykład widzimy, że w tym wolnym rynku niektóre przedsiębiorstwa się tak rozwijają, że jest niszczymy się przez te, na przykład jak Facebook i inne takie firmy wielkie, które mają monopol na ale wszystko. Nie mam monopolu. Monopol może dać im tylko państwo. No, monopol na wolnym rynku nie istnieje. Tylko państwo może dać monopol. I na przykład Facebook, zresztą nie tylko Facebook, kilka tych od Amerykanów dostali rzecz niesłychanie ważną. Otóż w Ameryce jest przepis, bardzo słuszny, zresztą wszędzie na świecie mniej więcej coś takiego jest, że jeżeli pan prowadzi gazetę, i pan może artykuły redagować, czyli jedne odrzucę, drugie nie, to wtedy pan odpowiada za treść. Natomiast może pan prowadzić słup ogłoszeniowy. Zamieszcza pan to, co panu wysłali i wtedy pan nie odpowiada za treść. Otóż Facebook sobie wywalczył taką specjalną poprawkę 223, że on może cenzurować, a nie odpowiada za treść. I w tym momencie dostał no, niesamowite fory, prawda? No bo może bez ryzyka zamieszczać, może bez ryzyka cenzurować, no to jest skandal zupełnie. Ale to rząd amerykański dał mu takie, znaczy nie rząd, tylko kongres amerykański dał mu takie. Znaczy, mówię ogólnie w takich wielkich firmach, które dzięki temu, że mają jakąś tam większą, im bardziej się rozwijają, tym łatwiej wszystkie firmy, które się chcą rozwijać, bo albo będzie na rynku, albo my przejmiemy swoją firmę, albo się zniszczymy z rynku. Niech pan popatrzy na las. Są tam drzewa, one niszczą te młode drzewka, one wyrastają, a potem padają i ich miejsce zajmują młode drzewka. To samo jest firma. Jak pan patrzy na 20 największych firm amerykańskich, to pan stwierdzi od 100 lat, że 20 największych firm amerykańskich ma tam 80% rynku. Ale to są stale inne firmy, one się zmieniają. Jedne padają, wchodzą inne. No dobra, jeszcze ostatnie pytanie do pana Stanowskiego. Czy zaprosi pan do studia może pana Leszka Możdżera? Czy są takie plany? Być może tak. Nie nawiązywaliśmy kontaktu jeszcze do tej pory. No dobra, fajnie by było. No dobra, to oglądam. Jak pan definiuje dobrego polityka? No, Churchill mówił, że dobry polityk to jest człowiek, który potrafi dokładnie przepowiedzieć przyszłość, a potem bardzo jasno wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. Ale to jest przekorne. Ja mówię na poważnie i nie o to, co Churchill mówił, tylko co pan mówi. Kim jest dobry polityk? To ja uważam, że dobry polityk to jest człowiek, który ma jasno określony cel, logiczny i spójny, no i stara się ten cel osiągnąć, idąc w tym kierunku. Najważniejszą rzeczą dla polityka jest unikanie kompromisów. Każdy kompromis zabija. Jak raz zrobimy kompromis, zaczniemy to nieuchronnie Ale jest to pewna sprzeczność, no bo kompromis czasami pomaga osiągnąć cel. No właśnie niekoniecznie. Oczywiście taktyczne kompromisy zawsze się może zawierać, natomiast nie można robić kompromisów ideowych. No to jest rzecz, która telefon powoduje... Niemożliwe, przecież wyłączyłem. A to nie telefon, tylko alarm. To jest alarm, żebym do pana przyszedł, jest trochę spóźniony, jak widzę. Dziękuję. To trochę bez sensu, nastawię sobie 10 minut po starcie programu Budzik. To drobna pomyłka. Okej. To nie na pana problem. Wróćmy do tego, czym jest skuteczna polityka, do tych kompromisów właśnie. Tak, także uważam, że na przykład Kongres Liberalno-Demokratyczny, prawda? Przecież ci ludzie jak zaczynali, to mówili prawie to samo co my. Byli troszeczkę na lewo, na tle troszeczkę, minimalnie, Donald Tusk i tak dalej. Mówi tym samym językiem co ja. No i zaczęli robić kompromisy.
No i w wyniku tego zeszli anapsy. Przecież Platforma Obywatelska nie jest w tej chwili żadną partią liberalną. Zresztą Donald Tusk otwarcie powiedział, że już nie jest liberalem, tylko socjaldemokratą. No bo najpierw zderzył się z elektoratem, który w większości jest socjalistyczny. Gdzie tak powiedział, że nie jest liberalem? Powiedział, nie pamiętam gdzie, ale z całą pewnością jest cytat Donalda Tuska oficjalny, że tego nie ukrywał. Natomiast potem wszedł do Unii Europejskiej, gdzie się opłaca być socjaldemokratą, a nie żadnym tam liberałem. No i właśnie zszedł na psy, czyli na socjalistę. No i tyle. Także powtarzam, jak się raz zejdzie z tej drogi, to już potem trudno coś zrobić. Także bardziej cenię polityka, który no, z tej drogi nie szedł, może nawet nie osiągnął swojego celu, ale przynajmniej wytyczył drogę, po której się idzie, prawda? Potem ale nie możemy go wtedy nazwać dobrym politykiem, jak rozumiem. No to jest dobry polityk. To no wcześniej pan powiedział, że to taki, który osiąga cele. No nie, który pokazuje, jak osiągnąć cele. Natomiast on jest skuteczny, a to jest zupełnie inna para kaloszy. Mhm. To jest zupełnie inna para kaloszy, rzeczywiście dobry polityk, skuteczny, to jest w ogóle coś wspaniałego. No jak głosi. A pan jest jaki? Głosi. No ja jestem dobry, natomiast niekoniecznie skuteczny. Skuteczność taka jak Arkadiusz Milik w najgorszych czasach w reprezentacji, może no, powiedzieć. Milik tak rzeczywiście się nie popisywał czasami ale to też są przesada, bo to na przykład znałem jedną kibickę, która na widok Milika mówi, no żeby tylko nie on, bo znowu spieprzył. Nieprawda, on nie każdą piłkę spieprzył, to nie jest prawda. No. Mniej niż pan wyborów, że tak powiem, jeśli mówimy o skuteczności, no to rzeczywiście no jest ciągle przed panem. No właśnie. No bo tak popatrzyłem na ten pana bilans wyborczy, to jest trochę tak, jakbym wyobraził sobie swój bilans w tenisach przeciwko Rafaelowi Nadalowi. Tak mogłoby to wyglądać. No ale wie pan, niech pan powie, na przykład kolega Mencen, który był pana gościem, prawda? On nie wszedł do Sejmu, miał trudny okręg i nie wszedł do Sejmu, ale czy on jest mało skuteczny? Nie wiem, czy on nie jest bardziej skuteczny niż większość polityków a naszej partii. On także nie ma obowiązku wygrywania wyborów. Ale jest to dość znacząca weryfikacja skuteczności politycznej. No widzi pan. Trudno być skutecznym politykiem, nie wchodząc nawet do Sejmu, do którego no, może się dostać nawet Krzysztof Cugowski. To pan ma złe pojęcie o polityce. Pan zakłada, że w polityce zawsze będzie demokracja. Otóż istnieje jeszcze inna polityka, na przykład znaleźć generała, który zrobi zamach stanu. Ja się go do tego przekonam. Prawda? Znalazł już pan jakiegoś? Nie. Problem polega na tym, że nasza władza dość skutecznie korumpuje ludzi, a tyczy to również niektórych generałów. Mhm. No, ale to chyba nie wmówi mi pan, że wybory nie mają znaczenia. No, myślę, że 99% polityków, zostawiam ten 1%, bo co do pana nie jestem taki pewny, jak idzie do wyborów, to chciałoby je wygrać. Nie, no, jak się idzie do wyborów, to po to, żeby dostać możliwie maksymalny wynik, jeżeli już się coś robi, prawda? Po co nam to jest potrzebne? No, po to, żeby mieć tę bazę tych, no, 15% powiedzmy sobie ludzi, bo powiedzmy jasno, no wie pan, żyjemy w półdemokracji i w półdemokracji rządzi większość. Większość, wie pan, że głupich jest więcej niż mądrych, w związku z czym dziwienie się, że... Nie wiem, nie robiłem takich badań, mogę podejrzewać. W związku z tym dziwienie się, że naokoło panuje głupota, to jest, w ogóle ja pan powiem, z tą półdemokracją to nie tylko chodzi o głupotę, chodzi o coś znacznie większego. Otóż jak mamy półdemokrację. Pan będzie tak sobie program plu? Tak, na to słowo? Na to słowo, tak, no wie pan. Okej. Okay. Otóż jak mamy... A na socjalizm pan nie napluł? Ja normalnie wystawiam gwiazdki, żeby to obrzydliwe słowo... Ale na socjalizm pan nie plu, jak pan powiedział. No właśnie, to już tak... Bo to przecież jest półdemokracja. Karol Marx powiedział na to, żeby zbudować socjalizm, wystarczy zbudować półdemokrację i już głupi sami ten socjalizm zbudują. Ale przechodząc do tego, najgorsze w tym jest, że w półdemokracji nie istnieje prawda. Ja jestem człowiekiem starej daty, ja przywykłem do życia, nawet za komuny, komuna tłumiła prawdę, ale komuniści wierzyli, że prawda jakaś jest. Wszyscy wierzyli, że natomiast dzisiaj w półdemokracji nie ma prawdy. Jest to, co mówi większość, prawda jest to, co mówi większość. Ja panu dam konkretny przykład. Nie? Mówiłem tam od półtora miesiąca czy dwóch miesięcy, prawda, że Rosjanie nie wejdą na Ukrainę. A 99 komentatorów tłumaczyło, że wejdą, okrutny Putin, wywiady donoszą, że i to, pan, co się dzieje. I teraz, proszę pana, Putin na Ukrainę nie wchodzi.
to w normalnym kraju, w którym ja bym żył, ja byłbym natychmiast jedynym komentatorem, a tych 99 by już nigdy nie zaproszono na żadne. Pani Maciej Najman, bo też mówił, że nie wejdzie. A mogę się pana, to dwóch czy trzech, ja mogę pana zapewnić, że tych wszystkich 99, którzy dalej będą uznanymi ekspertami, a będzie idiotą, który mówi nieprawdę, ponieważ mówi co innego, niż myśli większość. Człowiek, który mówi co innego, niż myśli większość, mówi nieprawdę. Nawet jeżeli jest to zgodne z rzeczywistością. Otóż my, ludzie starej daty, wierzymy, że prawda to jest zgodność idei z rzeczywistością, a nie z wolą większości. I dlatego nie nienawidzę półdemokracji, ponieważ tam muszę się dopasować nie do prawdy, tylko do tego, co sobie myśli pół większość baranów. I tyle. A jak pan już poruszył ten temat Ukrainy i Rosji, to jak pan odbiera dość dużo sygnałów, dość dużo głosów, przepraszam za to wyrażenie, ale tak się to pojawia w przestrzeni publicznej, że jest pan pachołkiem Putina. Nie wiem, ja już słyszałem, że pachołkami Putina jest Kaczyński, Tusk. A najczęściej o panu jeszcze tak mówią. No to bardzo dobrze, że mówią, bo w demokracji najważniejsze, żeby mówili wszystko jedno co. Ale wie pan, nie mam pojęcia dlaczego, bo przecież ja nie prowadzę polityki prorosyjskiej. Natomiast nie pozwalam mówić bzdur o Rosji. Bo największą błędem, który może zrobić polityk, to jest opierać się na złej ocenie sytuacji. Otóż przykładowo, jeżeli ja broniłem przez 20 lat, pan to znajdził w programu pana Rymanowskiego sprzed tam prawie 20 lat, że trzeba popierać jego ekscelencję Aleksandra Łukaszenkę, bo to jest jedyny gwarant niepodległości Białorusi, że w interesie Polski jest, żeby Białoruś nie wpadła w objęcia Putina. To jestem pachołkiem Putina. I jednocześnie jest to swego rodzaju umacnianie reżimu i dyktatora. Ale mnie gówno obchodzi, czy to jest dyktator, czy nie, mnie obchodzi, żeby Białoruś nie padła w ręce rosyjskie. Bo ja bardzo lubię Rosję, ale im dalej jest od Polski, tym bardziej ją lubię. Więc chcę mieć między Polską a Rosją, chcę mieć Białoruś i Ukrainę. Nawet Białoruś rządzoną przez dyktatora. Nawet przez dyktatora. Nawet Białoruś łamiącą wszelkie standardy, łamiącą prawa człowieka. Wszelkich nie złamał bez przesady. Ale dość dużo złamał. No ale w Polsce się też łamie standardy. Czyli może mogą tam na Białorusi zabijać opozycjonistów, byle tylko utrzymał się Łukaszenko przy władzy. Bo dla mnie pan Łukaszenka mógł być nawet ludzielcą, byleby tutaj żebym nie miał na granicy wojsk rosyjskich. I niestety myśmy zwalczali tego Łukaszenkę, zwalczaliśmy z tych samych idiotów, bo w Ameryce też jest demokracja, to są tacy sami idioci jak u nas. Prawda? I z pomocą tego wszystkiego musimy zwalczyć. I jaki jest efekt? Jego zdaniem Włodzimierz Putin się śmieje z nas, bo połknął Białoruś 5 listopada. Białoruś została połknięta przez Federację Rosyjską praktycznie. I co się stało? Przecież jeszcze, no, 5 listopada to nie, ale jeszcze w sierpniu Łukaszenka nie uznawał przybyły Krym. Nie uznawał tych dwóch republik łuchańskiej. Nie dopuszczał, żeby Rosja zbudowała sobie bazę lotniczą w Polsce. No po podpisaniu tych porozumień już uznaje zawód Krymu, już osobiście będzie walczył o przyłączenie tego, już prosił sam pana Putina, żeby samoloty latały. Czyli myśmy z tego człowieka zrobili pachołka Rosji i to myśmy to zrobili. On nie chciał, on chciał być niepodległy. Każdy człowiek chce być numerem jeden, a nie być numerem dwa gdzieś tam. I my zamiast to hodować, tego człowieka, który by bronił niepodległości Białorusi, no po to, żeby bronić swojego stołka, to myśmy go wepchnęli w objęcia Rosji. I pan to nazywa, że jestem pachołkiem Putina? Pytam. Co? Ja pytam. Nie wiem, tylko mówię. Odbierzmy telefon. Halo? Halo? Tak, dzień dobry. Witam, dobry wieczór. Cieszę się, że mogę porozmawiać z panem Januszem i panem Krzysztofem. Także mam dwa pytania do pana Janusza. Tak. Mianowicie takie... moja kobieta pracuje w szpitalu onkologicznym w Gliwicach i chciałbym się dowiedzieć, mianowicie w sumie dwa pytania mam. Pierwsze pytanie to jest, pracuję w szpitalu onkologicznym i jest zastraszona zwolnieniem, karą pieniężną i tak dalej za brak szczepienia. Mianowicie dlatego, że go nie przyjmuję, ale wychodzimy z założenia, że skoro firma ubezpieczeniowa nie wypłaci żadnego odszkodowania za jakieś tam skutki uboczne bądź firma farmaceutyczna, to dlaczego to ma być obowiązkowe? Drugie pytanie to jest związane z sytuacją na
Na granicy białoruskiej, na granicy jakiejś tam rosyjskiej. Chodzi mi tutaj bardziej o to, jaki interes ma Polska, przyłączając się w ogóle do tego całego szajsu, który ma być wojna. Słuchaj, konkretne pytanie, bo się chyba pogubiłeś. Nie rozumiem. Granica. Jaki cel ma mieć, jaki interes ma mieć Polska w wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Otóż po pierwsze, mamy problem na granicy Białorusi, a nie mamy problemu na granicy z Rosją. Też mamy granicę z Rosją, prawda, w rejonie królewieckim, prawda? I nie mamy żadnego problemu na granicy z Królewcem. Dlaczego? Bo to były inne państwa. W tej chwili Białoruś będzie wchłonięta przez Rosję i ten problem można tego muru nie budować, bo już Łukaszenka odchodzi za kilka tygodni czy miesięcy i myślę, że już nie będzie tego problemu. No ale na razie budujemy i marnujemy pieniądze na ten mur. Zresztą sam głosowałem za tym, żeby go budować, bo póki jeszcze Łukaszenka nie rządził. Natomiast nie mamy żadnego interesu w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, której nie ma. Przypominam, że nie ma żadnej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jego ekscelencja Władimir Putin zrobił sobie blef. Postanowił zastraszyć Zachód i wymusić w ten sposób, żeby Zachód dał mu gwarancję, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Później było ich rakiet, prawda, amerykańskich. Bo nie ma sobie wyobrazi, że Meksyk wstępuje do wspólnoty niepodległych państw i rakiety rosyjskie będą umieszczone w Meksyku nad Rio Grande na granicy z Stanami Zjednoczonymi. Wie pan, jakby Amerykanie zareagowali? No, więc tak samo dokładnie albo i gorzej niż Rosjanie w sprawie Ukrainy. W związku z czym w tej chwili premier Scholz, premier Republiki Federalnej Niemiec, dał mu słowo honoru i powiedział, że da to na piśmie, że Ukraina do NATO nie wstąpi, więc już z pełnym sumieniem jego ocenia Władimir Putin może zabrać swoje wojska, prawda, i już swój cel jakoś osiągnął. A myślałem, że się nie załamią jednak. Natomiast powtarzam, zagrożona była oczywiście Ukraina, a nie Polska. Polska przez moment nie była zagrożona i to, co wyczyniał polski rząd, to na zasadzie konia kują, a żaba nogę podstawia. Nikt Polsce przez moment nie zagraża. Natomiast co do pańskiej żony, no rzeczywiście jest zupełnym bezsensem domaganie się od lekarzy i w ogóle personelu medycznego, żeby się szczepili, wraz kiedy wiadomo, że ludzie zaszczepieni dokładnie tak samo przenoszą, mogą przenieść zarazki, jak i niezaszczepieni, więc to już chyba jest. Chyba nie dokładnie tak samo. Może nie do końca, ale badań statystycznych tutaj nie będziemy robić. Natomiast oczywiście. No, a dlaczego nie? Może natomiast, to oczywiście, jest kluczowe. Natomiast oczywiście. Tutaj decyduje właściciel szpitala. Mamy monopol szpitalnictwa i niestety problem polega na tym, że jest monopol. Gdyby nie było monopolu, to w jednych szpitalach by wymagali od personelu, drugi by nie wymagali. No i ludzie by sobie szli do tego szpitala, w którym chcą być. Ja różne. Jestem przekonany zresztą, że ogromna większość ludzi by szła do szpitala, w którym personel jest zaszczepiony. Też tak myślę. Ja różne dziwne zdania czytałem na temat szczepionek. Bardzo różne. Natomiast tak się dziwnie składa, że najdziwniejsze to wypowiedział pan. Mianowicie, że szczepionka może działać w taki sposób, że pojawiają się skłonności homoseksualne. Ja? Tak. Niech przebiegnę, co mam ja... znaleźć ten cytat? Już wiem, to powiedziałem, że oczywiście że taka możliwość, to oczywiście istnieje, może się pojawić cokolwiek. Jeżeli rozpatrujemy możliwości, to nie wiemy, jakie będą długofalowe skutki szczepionki, które się pojawią. I homoseksualizm jest jednym z potencjalnych skutków. Wiem, absolutnie, może być, pan woli albinosizm, może mógł pan wymienić, to wszystko jedno, co. Wymieniłem dowolną rzecz. Czy nie zna pan żadnego polityka pańskiej partii, który się zaszczepił i zaczął mieć ciągotki do mężczyzn? Nie zauważam. U nas, jeżeli są w partii ludzie o tego typu ciągotkach, to się z tym nie zdradzają, bo oni uważają, że ich życie seksualne jest sprawą prywatną, a nie publiczną. Staliby też trochę zlinczowani przez waszych wyborców, tak mi się wydaje. No ale być może tak, ale powtarzam jeszcze raz. Ja jestem z polityki starej daty i uważam, że o sprawach seksu się nie rozmawia i dzięki temu nie ma problemów. Mhm. A nie żal panu czasami tych ludzi, którzy, o których się rozmawia, o których ktoś się na przykład dowiedział, że są homoseksualistami i nie ma pan takiej myśli, kurczę, zaapelowałbym do tych swoich
wyborców, żeby dali mi święty spokój. Ale nie rozumiem, co znaczy dać święty spokój. Zaakceptować. Ja, proszę pana, ale ja żyłem. Nie robić z tego problemu. Ale ja żyłem dość długo i byłem, miałem już maturę. Maturę zdawałem, mam z lat 17, niecałe nawet, ale ja nawet nie wiedziałem, co to jest homoseksualizm. I w związku z tym nie miałem problemu z akceptacją. Jeżeli ludzie się z tym nie ujawniają, z tego się nie robi problemu, no to. Nie. Dobrze, a jak się już ujawnią, to trzeba z tego robić problem? Jeżeli ktoś się świadomie ujawnia, to znaczy, że on z tego robi problem i w tym momencie on już chce, żeby go atakować. Jeżeli, tak? jeżeli kobieta zakłada wyzywającą czerwoną sukienkę, to po to, żeby o niej mówiono. A może chce ładnie wyglądać? Nie. Ona zakłada, żeby po to, żeby o niej mówiono. Ona chce być wyzywająca, prawda? I to samo jest i tutaj. Jest to wyzwanie rzucone normalnemu społeczeństwu, patriarchalnemu społeczeństwu. Są ludzie tak zwani postępowi i oni uważają, że wszystko, co było stare, jest złe. I tak to Putin to powiedział w Ołdaju. Że to już oni w Rosji mieli ten bolszewizm. To jest, oni powtarzają dokładnie to, co było za bolszewi. Dokładnie to samo. Ja pamiętam, jak za bolszewi chyba w Saratowie władzę zdobyli jacyś tam lewi eserzy z czymś tam i oni uchwalili, że zgodnie z programem wszystkie żony też będą wspólne, jak komunizm to komunizm. No po dwóch godzinach pod radą się pojawiła delegacja kobiet w ilości paruset sztuk z pateliami i rada miejska się serwowała ucieczką przez okna i czy prędzej uchwałę odwołano. Także wie pan, ale to już, to jest normalna bolszewia, która się, wie pan, ci ludzie uciekali do Stanów Zjednoczonych, bolszewicy, uciekali do Stanów Zjednoczonych i teraz ich dzieci, czy tam wnuki, budują w Stanach Zjednoczonych to samo, co było w Związku Sowieckim. Ta pana wypowiedź o szczepionkach, których skutkiem ubocznym może być ciągotka homoseksualna, to jest typowa pańska wypowiedź, tak. Która się wpisuje w coś, co się w internecie określa mianem protokołu Korwina, protokołu 3%. Nie, że jak już idzie za dobrze, albo dawno się nie wydarzyło nic takiego, żeby nastąpiło tąpnięcie w sondażu, no to wtedy pojawia się Janusz Korwin-Mikke i robi wszystko, żeby te wybory nie potoczyły się za dobrze. Nie, no bzdura. Jeszcze raz mówię, w tej konkretnej sprawie, ja sobie, widzi pan, musiałem sobie dopiero przypominać, gdzie ja to mogłem powiedzieć. No to jest po prostu użyte, że po to, żeby o tym mówiono, prawda? No właśnie. To się używa, no. Powtarzam, w trwu demokracji celem jest, żeby o człowieku mówiono, bo jak człowiek sam się tego nie zrobi, to o człowieku zapomną. Także niestety to trzeba robić. No bo wydaje mi się, że to może być trochę frustrujące, że z jednej strony jest pan dla pewnego środowiska guru, absolutnym mentorem, natomiast jak przychodzi do wyborów, to oni chcą trochę pana schować do szafy, żeby pan się nie pokazywał za często, nie. Bo jak Korwin coś palnie, to po nas. To jest taka legenda, którą pan powtarza. Już próbowała. Nie, już no próbowała. Unia tak Polityki Realnej próbowała bez Korwina działać. Kongres Nowej Prawicy działać bez Korwina i zeszli na 0,5%, także bez przesady. No z procenta na 0,5%. Odbierzmy telefon, halo. Dobry wieczór. Kongres Nowej Prawicy miał ze mną 10% sondaża, przepraszam bardzo. Tak. No gratuluję. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Chciałbym się zapytać o plany na wybory samorządowe w przyszłym roku. Chciałbym się zapytać pana prezesa, jakie są plany Konfederacji jako ugrupowania, skoro pan jest jednym z liderów tego ugrupowania. No cóż, no... Plan na wybory jest taki, żeby zdobyć jak najlepszy wynik i tyle. No. Jaki można mieć plan inny? Tutaj chodziło mi konkretnie o wybory samorządowe. No właśnie odpowiadam, bo gdyby pan spytał o wybory polityczne, to jestem lepszym guru i panu mogę powiedzieć więcej. A na wyborach samorządowych, ja się panu powiem szczerze, nie znam specjalnie. Jak do tej pory jeszcze nie wygrałem żadnych wyborów samorządowych. I nawet nie wiem, jaką łyżką to się je. Także Konfederacja startuje oczywiście do sejmików wojewódzkich jako Konfederacja, a co jest tam poniżej, to zobaczymy. Dobrze, rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Bo pan startował między innymi w wyborach na prezydenta Warszawy. Jako Warszawa chciałem się zapytać, jak by wyglądała Warszawa po kilku latach pańskiego panowania? No byłaby, wyglądałaby tak, jak wygląda normalne miasto, a nie tak jak, proszę pana, zacofana prowincja. Przede wszystkim zniknęłyby z ulicy, zawali drogi, czyli tramwaje.
Przecież wie pan, w Ameryce ostatni tramwaj to już chyba 40 lat temu wyrzucono. San Francisco jeżdżą. No to San Francisco jest takie ciągnięte na sznurku, jako atrakcja turystyczna. Sam nim jechałem. Także bardzo fajna rzecz, można wskakiwać w biegu, skakiwać, bardzo fajna rzecz, oczywiście. Natomiast wie pan, no to jest nonsensem jest tramwaj, kiedy na miejscu tramwaju może jechać autobus, tylko jak pan jedzie między jednym autobusem a drugim, może się zmieścić 500 samochodów, a między jednym tramwajem a drugim nie, bo jest torowisko wydzielone. Więc to jest marnowanie jezdni, nieprawdopodobne. Okej, czyli w ogóle dałem przykład. Komunikacja taka zbiorowa to miałaby swój rozkwit? Oczywiście, że tak. Tylko byłaby to prywatna komunikacja, która jest tańsza i lepsza od miejskiej czy państwowej. I wtedy prezydent miasta by się nie musiał zastanawiać, gdzie wybudować linię autobusową, ponieważ jeżeli jest to opłacalna linia, to prywaciarz natychmiast by tam puścił mikrobusiki. A jakby prawda? Ktoś mieszkał przy nieopłacalnej, to miałby trochę słabo, nie? No to niech sobie kupi rower. Jak ktoś chce mieszkać przy... Czy jak ktoś mieszka w miejscach, gdzie nie ma za dużego ruchu i nie ma komunikacji miejskiej i ma do centrum 10 kilometrów, to tak generalnie to dzięki temu, to dzięki temu ma tanie mieszkanie. Mieszkanie jest tam wtedy dwa razy tańsze. Wtedy sobie kupi motocykl za różnicę i sobie dojeżdżał do miasta i koniec. A jak będziesz miał dwójkę dzieci? No to dzieci będą dojeżdżały na rowerkach. Ja widziałem w Chinach. Ja widziałem w Chinach szkołę. Podjechałem do szkoły. Widać, że europejska szkoła, droga. Droga. I po tą szkołę podjeżdżał Chińczyk, oczywiście żadnych tam kasków, siedziało dziecko z przodu na baku, Chińczyk, dziecko, żona i z tyłu za żoną jeszcze jedno dziecko, na motorowerze w piątkę podjeżdżali. No i jakoś żyli. Ale chyba nie chcemy takich Chin. Ale dzięki temu Chiny są bogate. Dzięki temu Chiny są bogate, bo jeżdżą oszczędnie. A u nas pan musi kupować Forda Lexusa, prawda? Rodzinę wozić i wtedy pieniądze idą w benzynę dla tego Forda, prawda? A ten Chińczyk oszczędza. I za te pieniądze buduje sobie fabrykę i będzie za 5 lat będzie wielkim fabrykantem. Ten Chińczyk z motoroweru to sobie żadnej fabryki nie wybuduje. On nie z motoroweru. On z tego, że jest oszczędnym człowiekiem. On zarabia gdzieś tam i oszczędza. Nie zwrócił uwagi, że on nie oszczędza na szkole. On zawoli to dziecko do drogiej szkoły. Okej. Okay. Komunikację by mnie pan nie kupił jako wyborcy, bo jednak lubię komunikację, która dociera w różne miejsca i wydaje mi się to tak społecznie pożyteczne. A co jeszcze by się mogło wydarzyć? Nie ma społecznie pożytecznych rzeczy, albo są pożyteczne, albo nie. Jeżeli coś nie jest opłacalne, to znaczy, że jest niepożyteczne. Gdy było... Tylko pieniądz rządzi? No, w tej dziedzinie pieniądz, no oczywiście, że tak. A co może innego rządzić? No, przepraszam bardzo. W życiu pan się kieruje miłością, czymś tam i tak dalej, natomiast w gospodarce kieruje się pan pieniądzem. No. Nie kierowanie się w gospodarce pieniądzem to jest prosta droga do bankructwa. Dlatego Chiny przeganiają Europę. Przecież, proszę pana, 35 lat temu Chiny były 20 razy biedniejsze od ówczesnego PRL-u. Dziś są bogatsze od Polski, niedługo przegonią Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlatego, że odrzucili socjalizm, zaczęli budować dziki drapieżny kapitalizm. Już teraz nie jest taki dziki drapieżny, ale był prawie że dziki drapieżny. Były firmy państwowe również oczywiście. I proszę pana, teraz Chiny są przodującym państwem, bo odrzucili socjalizm. Odrzucili Mao Zedonga. Wie pan, ja byłem w tych Chinach, ten Mao Zedong dalej istnieje. Jak ja próbuję znajomym Chińczykom zaśpiewać piosenkę Tung Feng Hung, pana w sucie czerwieni, oni się tylko śmieją. Nikt nie traktuje poważnie Mao Zedonga. Mają tam na tym placu Tiananmen, taka budowla. Jedna izdebka poświęcona Mao Zedongowi, dwa razy większa Deng Xiaopingowi. No i tam nikt się tym nie przejmuje, wszyscy się bogacą. Chińczycy zajmują się bogaceniem. I dzięki temu to jest potężne państwo. W tej chwili podam, że lekko odchodzą od tego modelu Tenga, ale... Rozumiem, że, znaczy, funkcjonowanie w takim społeczeństwie jak na przykład w Skandynawii, to panu nie odpowiada, wolałby pan żyć w Chinach? Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że nie. Wszyscy znani mi ludzie, którzy chcą się, że tak powiem, naprawdę coś wybić, to uciekają gdzieś do Tajlandii, do Chin, do takiej okolicy. No, Skandynawia, tam wszystko jest sztuczne, to jest uregulowane przez państwo. To jest straszny świat. To co pan trzyma jeszcze w Polsce? Dlaczego pan nie mieszka w Pekinie? Bo jestem Polakiem, proszę pana, i chcę ulepszyć Polskę. Natomiast a nie polepszyć sobie życie. Z całą pewnością bym sobie polepszył życie na 1000 sposobów, gdybym nie zostało w Polsce. Natomiast, wie pan, był przypadek.
gdzie polski sędzia, ten sam zresztą, który w tej chwili nie wydał w ręce białoruskiego tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, jakiegoś tam opozycjonisty białoruskiego, ale on nie wydał w ręce faszystów ze Szwecji, nie wydał Rosjanina, który z dwiema córkami uciekł, bo oni mu zabrali córki, bo wiadomo, że mężczyzna to jest oddali muzułmańskiej rodzinie, to był jakiś dziwnie muzułmański, bo oni pili alkohol. Dali im na wychowanie, on ukradł te córki, uciekł do Polski. I ci bandyci ze Szwecji domagali się wydania go Szwedom. No i ten sędzia nie wydał go i szczęśliwie jakoś wyjechał do Rosji i może żyć z córkami. To jest coś potwornego, co się dzieje w tej Szwecji. To, co robi te takie, jak w Niemczech też są takie urzędy do spraw dzieci, nie? Które odbierają dzieci rodzicom pod byle pretekstem. Odebrali w Szwecji... Po pana wypowiedziach na temat wychowania dzieci mogliby i panu zabrać. No tak, dlatego właśnie unikam Szwecji. W tym, no przecież odebrali dzieci małżeństwu hinduskiemu, dlatego że uczyli dzieci jeść rękami, tak jak się w Indiach je. No to co? Najpierw mówimy, że mamy różnorodność kulturowa, a potem wszystkim narzucamy jeden i ten sam wzorzec. Tam w Afganistanie, prawda? Niedawno było głosowanie w Sejmie. Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne, by akurat ze względu na jedzenie rękoma zabrano komuś. Właśnie to zrobiono. Wydaje mi się, że to jest jakaś legenda. Nie, to nie jest legenda. Ale znacznie mniejsze rzeczy odbierają dzieci. A tam ktoś w ogóle ma swoje własne dzieci, czy wszyscy się wymieniają, bo każdemu odbierają? Mówiąc szczerze, nie no, odbierają do domu dziecka. Był przypadek, a to już dawno pamiętam, to był uciekinier z Polski i dziecko miało plamy, plamy takie sine. I odebrano dziecko rodzicom, bo wiadomo, że z Polski dzicz to bije dziecko i dlatego. Dziecko odebrano, dziecko dalej miało te plamy. Okazało się, że ona cierpi na posocznicę, taką chorobę krwi rzadką. Ale nie oddano dziecka rodzinę, bo rodzina jest biedna. I dziecko by przeżyło szok, wracając do biednej rodziny, z domu dziecka, które jest bogate. To są potwory, to jest gorzej niż faszyzm. To jest gorzej niż faszyzm, to jest socjalizm. Gorzej niż faszyzm. Znaczy, faszysta to jest socjalista, który nie niszczy rodziny. Natomiast socjalista to jest taki faszysta, który jeszcze chce rodzinę rozwalić, żeby tam kobiety były wspólne albo nie, prawda? Ale generalnie to jest głównie zdecydowanie. Czy nie lepiej, że przy socjalizmie i faszyzmie pan nie pluje, tylko przy demokracji. No tak, bo taki mam nawyk już. Powinienem to robić, oczywiście. Ale przyzna pan, że jednak faszysta Mussolini jest lepszy od narodowego socjalisty Hitlera, nie? Co by nie powiedzieć. Nie wiem, czy na przykład Mussolini wiedział o Holokauście, czy nie wiedział? Też nie wiem. O Hitlerze też nie wiem. No właśnie, dobrze. Odbierzmy telefon i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Marek pod Warszawy. Kłaniam. Mam jedno pytanie do pana Janusza. Tak. Jak pan wspomina współpracę z byłym współpracownikiem, słynnym testerem psiej karmy Ludwikiem Osadowskim? A więc mówiłem właśnie o nim. To był zupełnie normalny człowiek, troszeczkę też czasami takie miał dziwactwa drobne, ale tak. Natomiast był? Natomiast w tej chwili to mnie zdumiało, ta metamorfoza, która jest w tym człowieku, bo ja pomijam treści, jakie ci dwaj panowie głoszą, bo te treści tam w trzech czwartych to jest wariactwo, w jednej czwartej coś w tym jest oczywiście. Znaczy oni są podobno w otwartym związku. Otwartym, ale Wojtek jest zamknięty akurat. Nie wiem, nic mi na ten temat o sprawach prywatnych mi nic nie jest wiadomym. Natomiast no, słownictwo, jakiego używają, prawda, stawia ich no, poza nawiasem świata normalnych ludzi. No, to jest zresztą zdumiewające, że mnie Facebook zamyka strony za byle co, a oni no, walą i nic. No, nie, to nie jest donos, oczywiście na nich, niech sam sobie walą, ale no, to jest zdumiewające. W życiu zresztą nie podejrzewałem kolegi Osadowskiego o takie słownictwo. Ale nie, no, w porządku. Wynajmuje jakby to powierzchnię, tak, do nagrywania. Nie, no już teraz już nie, ale tam mieszkali, tak, bo to znaczy nie, tam u mojego syna, żeby być tak konkretnie, Kacpra, który już nie mógł wytrzymać, bo to okna otwarte, Józefów miasto bogobojne, a tu przez otwarte okno na ulicę, takie wrzaski.
Halo? Rozumiem pana, nie będę zajmował linii, jedynie to chcę powiedzieć, patusy, kamraci, au! Au. Na razie, dziękujemy bardzo. Chciałem wrócić do tego wątku wyborczego, bo pan mówi, że kilka razy pan do dzisiaj powiedział, że celem polityka jest wygranie wyborów. Jak rozumiem, pańskim celem też jest wygranie wyborów. Jak pan chce wygrać jakiekolwiek wybory sukcesywnie, krok po kroku, obrażając wszystkich potencjalnie ludzi, którzy mogliby na pana zagłosować? Znaczy, wiadomo, że nie zagłosują na pana kobiety, bo mają u pana ciężką. A tu się pan myli. 50% już od razu sobie zapominamy. A tu się pan myli. Tak? A tu się pan myli. Bardzo wiele kobiet chce, żeby rządzili nimi mężczyźni. Kobiety ale akurat wcale nie chcą, żeby pan rządził. A to jest możliwe. Ale nie wszystkie. Jak pan sobie zajrzy, no na przykład była moja dyskusja z panią, jak ona tam się nazywa, w Onecie miałem dyskusję z nią i ona taka feministka się zrobiła i mówiła, że kobiety nie będą pana głosowały. To natychmiast, proszę pana, w komentarzach poleciało z 50 komentarzy od kobiet, a ja jestem kobietą i głosuję na pana Korwin-Mikke. A ja też taki komentarz mogę napisać. No nie, to jest spontanicznie robione z całą pewnością. I bardzo wiele kobiet oczywiście, przecież mamy w partii kobiety, nie? Tak samo, także tu nie ma sprawy. I pan zrozumie. Naprawdę pan nie wyczuwa, że nie ma pan szans zdobyć wystarczającego poparcia u kobiet? Ja rozumiem, że może ze 100 kobiet na pana zagłosować, może nawet 1000 zagłosować. Nie, ale wśród kobiet będę miał poparcie rzędu 5%, najwięcej, co maksimum. Nie no, tyle to w ogóle. Ale ja chcę mieć, proszę pana, bo podobno feministki mówią, że mężczyźni są to męskie szowinistyczne świnie. Jeżeli wszyscy mężczyźni to są mężczyźni, to ja chcę mieć połowę tych głosów. I to mi zupełnie wystarczy, bo połowa tego to jest 25% wybora. Dziękuję, wystarczy. Mm-hmm. Plus te 5% kobiet. Bo widzi pan, jest nieprawdą, że kobiety głosują na kobiety. Ja rozmawiałem... No dobrze, ale ja rozumiem, że nie muszą głosować na kobiety, ale pan zraża nie tylko kobiety do siebie, ale zraża pan mężczyzn, którzy szanują kobiety i zraża pan do siebie mężczyzn, którzy cenią kobiety swoimi poglądami na ale ten temat. Ale nie rozumiem, czy ja... Chwileczkę, momencik. Inaczej zapytam, czy wy jako partia na pewno przeprowadzacie jakieś badania i macie dostęp taki większy, bardziej szczegółowy co do jacy są wasi wyborcy. Więc ile procent popiera kobiet w tych 100%, w tych 100%, którzy głosują na was? No. Mam nadzieję, że co najmniej 95% to są mężczyźni. Bo mężczyźni to są tymi, którzy trują drogę. Kobiety idą za swoimi mężczyznami. Także najpierw, niech pan popatrzy, pan jest sportowiec. Ja pan patrzy na Extreme Sports. Widział pan jakąś kobietę na tym wszystkim w Extreme Sport? Sami mężczyźni, prawda? Ci, co torują drogę, to są zawsze mężczyźni. Kobiety idą dopiero później za nimi. Ja chcę mieć poparcie mężczyzn przede wszystkim. Na tym mi zależy. Ale wydaje mi się, że skuteczny polityk jednak powinien patrzeć na to, że co druga osoba to oddająca głos jest jednak kobieta. Ale może ja wtedy stracę głosy tych męskich szowinistych świń. Myśli pan? No. Okej, trochę mi się to, szczerze mówiąc, nie klei. Dlaczego się nie klei? Nie klei. Wydaje mi się, że skoro panu naprawdę zależy na wygraniu jakichkolwiek wyborów, no to jednak powinien pan te swoje poglądy, które są uważane za najbardziej kontrowersyjne lub też nawet nieakceptowalne, po prostu przez jakiś czas ich nie wygłaszasz. A jak już będziemy mieli te 15% i będziemy walczyli o 50%, a to wtedy oczywiście będziemy się uśmiechali, bo wiadomo, że podstawę... Ale internet nie zapomni pana wypowiedzi. Ci, co głosują na nas, to jest 85%, to jest 15% ludzi myślących. Podstawę 85% to jest banda durniów, która i tak nie pamięta tego, co było tydzień temu. Mhm. Oczywiście, że tak. Ale Google pamięta. Co? Google. A to Google może pamiętać, ale co z tego? No ale przecież pan nawet ostatnio pisze, żeby kobiety nie miały prawa głosu. Oczywiście, że tak. I pan uważa naprawdę, że nie powinny mieć prawa głosu kobiety? Oczywiście, że tak. Zaraz panu wytłumaczę dlaczego. Słucham. Nie pan popatrzy. Ja dopiero zobaczyłem to dopiero niedawno. Napisałem kiedyś taką książkę, Historia i zmiana, napisałem 40 lat temu. I w niej pokazuję, jak lewica objęła władzę w latach 20. i 30. poprzedniego wieku. Wszędzie na świecie. Co było tego przyczyną? Teraz dopiero kobiety uzyskały prawo głosu. Kobiety zawsze głosują za państwem opiekuńczym.
kobiety byłem przywykły, ktoś się nie opiekuje, ten facet, który się opiekuje. To jest dla niej normalne. Jeżeli, ilu miałem kobiet, prawda, w życiu, które jak zrobiły jakieś głupstwo, to ona mi mówi, dlaczego mnie nie zabroniłeś? Mężczyzna tak nigdy nie powie. Otóż kobiety przywykły do tego, że ktoś się nimi opiekuje i będą głosowały za państwem, czyli za socjalizmem. Dlatego też, jeżeli mamy przeżyć, to kobiety muszą stracić prawo, być wybierane. Pani Taczerowa, tutaj pani dwa razy przerwał mówienie o niej, świętej pamięci Lady Małgorzata, mówiła mi wyraźnie, ona jest przeciwko prawu kobiet do głosowania, ponieważ kobiety mają mniejsze szanse być wybrane, jak kobiety głosują, bo kobiety głosują na mężczyzn. Jeżeli by kobiety nie głosowały, to kobieta ma większe szanse być wybrana. Bo... Uważa pan, że połowa Polaków nie powinna mieć prawa głosu? Ale przecież połowa nie ma prawa głosu. Połowa dorosłych Polaków... A dlaczego tylko dorosłych? Dlaczego pan uważa, że 16-latek nie może głosować? Nie powiedziałem, że tak uważam. No widzi pan... Natomiast jakąś granicę wieku trzeba wyznaczyć. A dlaczego? No tak, uważam, że moi synowie, którzy mają 8-4 lata, nie są gotowi do tego, żeby zagłosować. Ja w ogóle nie jestem demokratą, w związku z czym ten problem dla mnie nie istnieje. Natomiast musi pan zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli ja mówię, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu, to nie znaczy, że ja nie lubię kobiet. Jeżeli ja mówię, a dlaczego nie, pan życzy obraźliwe dla dzieci? To nie jest obraźliwe. Jak to nie jest obraźliwe? To jest biologia. Dziecko się edukuje z czasem, aż dochodzi do momentu, w którym można uznać, że jest gotowe do podejmowania świadomych wyborów. I to jest biologia. Kobieta w wieku lat 55, kiedy estrogeny przestają działać, dochodzi do wieku, w którym może już głosować. Pan by dał prawa kobietom po 50. Tak jest. Bo one wtedy, bo widzi pan, estrogeny, to jest ta natura, o której mówimy. I kobiety są dopasowane do tego, żeby wychować dzieci. Mężczyzna, przynajmniej ja, nie potrafi wytrzymać z paplejącym dzieckiem dłużej niż pół godziny czy godzinę. Ja potrafię. Ja nie potrafię. Po prostu jak muszę to, co zrobię oczywiście, ale robię to z najwyższym wysiłkiem woli, ponieważ człowiek od tego głupieje. A kobieta, no oczywiście, bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli ja przestaję z paplejącym dzieckiem, to oczywiście głupieję, oczywiście. A kobiety to wytrzymują bez trudności, bo estrogeny... Kobiety głupieją, opiekując się dziećmi? Nie, one są przez estrogeny do tego dopasowane. Kobieta jest czymś pośrednim, jeśli idzie o siłę, wzrost, wagę i inteligencję. Kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem. Jest takim ogniwem... Jak pan to zbadał, że kobiety... Bo pan często to powtarza, że kobiety są mniej inteligentne, natomiast dość trudno znaleźć potwierdzenie w badaniach na ten temat. Pan chyba żartuje, no i pan sobie zajrzy po Nie, szukałem dzisiaj. Jest jedno badanie na Uniwersytecie w Rotterdamie, które dotyczyło objętości czaszki i wielkości mózgu. Nie ma to nic wspólnego z objętością czaszki i mózgu. No to, słoń, to nawet to pan obalił w takim razie. Słoń ma większą objętość niż człowieka, nie jest. No dobrze, to jest jedyne badanie, które znalazłem na temat inteligencji kobiet mniejszej od mężczyzn. No to wie pan, to w takim razie ja muszę jakąś kobietę poprosić, żeby coś poszukała w internecie, to znajdzie. A tak z głowy to pan nie pamięta, dlaczego one są głupsze? W tej chwili nie znajdę panu badań, ale co najmniej. Margaret Thatcher też była kimś pośrednim pomiędzy dzieckiem a mężczyzną? Proszę pana, mówimy o średniej arytmetycznej. Okay, ma pan na przykład wśród 200... Nie, no jasne, dobra, wycofuję Margaret Thatcher. Jesteśmy sportowcami. Wśród 200 najlepszych szachistów jest jedna kobieta. Jedna. Okay. Dobrze? To nie znaczy, że ona jest głupsza od innych. Ona po prostu jest jedna. I to samo jest tutaj. Margaret Thatcher jest znakomitym politykiem. Jest jedyną polityczką, która jest sensowną. Jeżeli pan popatrzy na przykład na te polityczki dzisiaj w Parlamencie Europejskim czy w rządach europejskich, to jest śmiech na sali. I pan po tym wszystkim, co powiedział, uważa, że powiększył swoje szanse na zwycięstwo w jakichkolwiek wyborach, czy też oczywiście, one te szanse poszły w dół? Oczywiście, że tak. Dlatego, że rozsądne kobiety wcale nie chcą być rządzone. Czy pan sobie wyobraża kobietę, która chce być rządzona przez panią Środową albo panią Sobecką? One wcale nie chcą. Proszę pana, jesteśmy sportowcami. Znaczy ja nie, kilka razy już zasłyszałem, ale ja nie jestem żadnym sportowcem. Jestem na kanale sportowym. Proszę pana, niech pan popatrzy na drużynę siatkarek, koszykarek, piłkarek ręcznych, nożnych, szachistek, brydżystek. Wszędzie na trenera wybierają sobie mężczyznę. Bo, pan był trenerem reprezentacji brydżystek. Armia owiec dowodzona przez lwa jest silniejsza od armii lwów dowodzonych przez owce. I te kobiety chcą wygrać. Dlatego wybierają na szefa mężczyznę, a nie kobietę.
Kobiety chcą mieć szefa mężczyznę, a nie kobietę. A zdarzało się panu poznać kobietę, przy której pan się czuł głupio? W sensie, o Jezu, jak ona jest mądra, mądrzejsza ode mnie. Są kobiety bardzo mądre. Oczywiście, że tak. Nawet miałem przyjemność, nie poznałem osobiście, ale robiłem badania psychologiczne kobiety o inteligencji rzędu 200. To jest ogromna, ogromna poza inteligencji. Zresztą, no to była... I ona też nie mogłaby głosować. No ale co z tego, że jeden głos nic nie znaczy, natomiast ona może być wybrana. Ale też nie mogłaby głosować. Też nie, ale, to, ale co z tego? Co ja bym zrobił, gdyby pan mi odebrał prawo głosu w wyborach? Co ja bym zrobił? Został w domu w dniu wyborów. No i wzruszyłbym ramionami. Przecież mój głos o niczym nie decyduje. O niczym. Mój jeden głos bardzo niczym. Natomiast gdyby ktoś mi chciał odebrać prawo bycia wybieranym do Sejmu, o to bym podniósł wrzask. Ja nie chcę odbierać kobietom prawa bycia wybieranym. Przeciwnie. Jak powiedziała pani Taczerowa, kobiety mają większe szanse bycia wybranym, jeżeli kobiety nie głosują. Bo wtedy kobiety nie głosują. No. Pan doświadczył czegoś w rodzaju skrzywdzenia ze strony kobiet? Nie, skąd? Dzieci również mnie nie skrzywdziły, prawda? A jestem przeciwny prawo głosowania przez dzieci. Jest, to mówię do wszystkich, proszę państwa. Jest najlepsza książka polityczna, którą państwu polecam. Napisał ją Żyd pod pseudonimem Janusz Korczak, nazywa się Król Maciuś I. I państwo zobaczycie, co się stanie z państwem, w którym rządzą dzieci. I to samo się stanie z państwem, tylko jest może trochę mniej widoczne, rządzonym przez kobiety. Będzie wszystko miło, sympatycznie i tak dalej, tylko przyjdą obcy i zawojują te państwo w ciągu 2 godzin. Niestety, rządzić muszą ludzie z jajami. Rządzić muszą ludzie agresywni. Agresywni, to jest niesłychanie ważne. I kobiety to wiedzą. Kobiety na ojcu swoich dzieci wybierają facetów agresywnych. Może jej przyłoży twarde pazy w tyłek, co? Ale obroni ją i jej dzieci przed agresorem. Oczywiście, że tak. Właśnie widzę w panu taki kult agresji w ogóle, kult siły fizycznej. Dość często on się przewija w pańskich wypowiedziach. Zastanawiam się, z jakiego powodu. Co jest takiego pociągającego w agresji? Ja mówię, że kobiety pociągają agresję. Nie, ale mówi pan, gdzie uczniowie, mężczyźni, młodzi mają się uczyć agresywnych zachowań, jeśli nie na przykład Ale po co mają się uczyć agresywnych zachowań? Bo ja chcę mieć żołnierzy, którzy będą strzelali do wroga, nie będą się wahać. Proszę pana, jeżeli mężczyźni nie będą agresywni, no to kto będzie bronił kraju? I dlatego właśnie o to chodzi, że kobiety, jeżeli wychowują... Mężczyźni mają być agresywni, żeby bronić kraju. Nie po to, żeby budować ten kraj na co dzień, tylko mają uczyć się agresji. Ale trzeba być agresywnym w biznesie. Żeby potem być mięsem armatnim. Ale trzeba być agresywnym w biznesie również. Nie trzeba być agresywnym w biznesie. Jak to nie trzeba? Można być, nie trzeba. Nie, no pan żartuje. Jeżeli nie ceni pan wrażliwych mężczyzn bez agresji? No wie pan, jakby to powiedzieć, to... Jako artyści to się na pewno nadają do czegoś, ale mężczyzna po to ma testosteron, żeby być agresywny. No, to jest cecha mężczyzny, prawda? Testosteron. Bo ja na przykład nie jestem agresywny i się dobrze z tym czuję. Jest pan. Ja się nie biję w ogóle. Jest pan. Pan się nie musi bić, ale pan jest agresywny. Tak? Tak, oczywiście. Teraz pan mi połechtał mojego w tym momencie, ale ja nie będę strzelał z karabinu. Nie będę strzelał z karabinu? Nie. To niedobrze, to jest pan niejako pasożytem. Ale oczywiście, wie pan, ja nie jestem za powszechnym poborem do wojska. Od tego mężczyźni płacą pogłówne, czyli podatek. Za te pieniądze utrzymuje się zawodowców, którzy lubią strzelać do innych. I takich ludzi potrzebujemy w Polsce 200 tysięcy czy 300 tysięcy, prawda? To nam powinno wystarczyć. Ja generalnie staram się wychować tak dzieci, żeby nie były agresywne i dobrze się z tym czuję. Widzi pan... Ja panu coś powiem. Był generał Bo pan ma młodego synka teraz. Tak. On jest agresywny? No, odpuszcza go pan. Przylej temu pieskowi. A dlaczego ma przylać pieskowi? On bardzo kocha. Nie wiem, żeby agresję w sobie. Ale dlaczego? Ale agresja się nie robi przeciwko słabszym, tylko przeciwko silniejszym. Dziecko trenuje. Dawaj tego sąsiada. Dziecko samo tego chce. No, trenuje karate. Mhm. Trenował judo, teraz trenuje karate. I bardzo dobrze. Ja się temu nie sprzeciwiam. Przeciwnie się cieszę, ale ja go tego nie zachęcałem wcale. Mhm. No, to jest normalny chłopiec. A jak kogoś pobije, to będzie pan dumny, czy tak? A jeżeli on uderzył przedczoraj siostrę, to ode mnie oberwał. No bo, nie wolno mężczyźnie bić kobiet, prawda? Także, Do tego wrócimy, bo to też miał pan różne wypowiedzi na ten temat, ale dobra. Proszę pana, jeżeli mi kobieta podpadnie, to ja mogę ją przełożyć przez kolano i przelać w tyłek. Natomiast nie mogę jej uderzyć, żeby ją skrzywdzić. Tego nie potrafię. Przełożyć przez kolano i w tyłek? Na co mam zrobić? Jeżeli trzeba podjąć jakąś ważną decyzję,
I pan przekłada żony przez kolano i je bije w tyłek? No, tak jak skrajnie trzeba to robić, no nie ma rady. A jak podjąć decyzję inaczej? Jaką decyzję? Jak? Ja mam wziąć żonę, ale ręką czy pasem? Ręką, no. Mocno czy lekko? Jezus Maria. Nie wiem, nie biłem nigdy kobiety w tyłek. No nie. Pytam, nie wiem, jak chyba, to się technicznie robi, może muszę to wdrożyć. Ale proszę pana, no, i to ja nie rozumiem. Jak pan to robi? My rozmawiamy po prostu. Pan, no ale dobrze rozmawiacie. Ona jest. Zna pan historię golonostrzyżoną. Mhm. No dobrze. No i ona mówi. Znaczy nie golonostrzyżona, tak, golonostrzyżona. Ona mówi ogolona, a pan mówi, że. Ostrzyżona, pan mówi, że ogolona. No i dobrze, i ona nie ustępuje. A pan wie, że trzeba to zrobić, tę decyzję trzeba podjąć. To co pan robi w tym momencie? Przestaję słuchać argumentów, które uważam za niewłaściwe i robię swoje. Natomiast nikogo nie biję. No właśnie, ale no widzi pan. Ale nikogo nie biję w dupę. No ale, proszę pana, ja pamiętam jeszcze za komuny, bardzo mi się to podobało, że facet pisze do gazety tak. Idę sobie ulicą i widzę, że idzie jakiś rozrzeszany dzieciak, i żona, która tam przyjaczy, no, facet się zatrzymał, przełożył właśnie żonę przez kolano, dwa razy przylał, dziecko wziął przez drogę i cała rodzina w najlepszej zgodzie poszła sobie dalej. Otóż, proszę pana, no, czasami trzeba podjąć decyzję. Widzi pan, istnieje również pewnego rodzaju agresja kobieca, która się przejawia w słowach. Wie pan, że 7 razy więcej mężczyzn popełnia samobójstwo niż kobiety. To jest efekt agresji babskiej. No właśnie czytałem po pana wypowiedzi, że wtedy należy przylać kobietę, żeby zamknęła jadaczkę. No a co można zrobić? Ona dalej gada przy dzieciach, zaczyna mężowi. I zdarzało się panu uderzyć swoją żonę, żeby zamknęła jadaczkę? No nie, bo przy dzieciach nie mogę tego zrobić. No, ale mógł pan wyprosić dzieci, nie wiem. No nie, no w tym celu nie mogę. Proszę pana, ja sobie daję radę z żoną, nie muszę jej bić, ona wie co może, czego nie może. Prawda? Natomiast nie pan zrozumie, że każda normalna kobieta udaje, że się boi męża przed dziećmi. Bo jeżeli ona udaje, że się boi męża... Ale dlaczego w normalnej rodzinie ktoś ma udawać, że się kogoś boi? Po to, że jeżeli ona się boi męża, to jeżeli taka potężna matka boi się męża, to dzieci się też boją tego ojca i dzięki temu są posłuszne, nie trzeba ich lać. Każda ale moja żona normalna... w ogóle nie udaje, że się mnie boi, bo mnie się nie boi. Dlaczego ma się mnie bać? Jak to? Normalnie. No ale... Rodzina nie może funkcjonować. Dzisiaj rodziny nie wiem, jak my funkcjonujemy w ogóle. No, nikt nikogo się nie boi u nas. Dzisiaj rodziny mają jedno, dwoje dzieci. Jeżeli miałoby ludzie większą ilość dzieci, to by się pan przekonał, że nie można tak prowadzić rodziny. Niestety. Musi być atmosfera strachu w domu? To strachu. No po prostu trzeba wiedzieć, że jeżeli się kogoś boi, to jest strach. Jeżeli w Polsce jest kara śmierci, nie jest to kara śmierci, to pan powie, że to jest w Polsce, czy w państwie panuje strach, czy w Ameryce panuje strach, dlatego że jest kara śmierci, to przestępcy się boją. I dziecko u mnie, powiedziałem, jak uderzył siostrę i dostał ode mnie w tyłek, prawda? Uderzył i dostał w tyłek. Czy u mnie w domu panuje atmosfera strachu? No skąd? Nie ma atmosfery strachu. Przekładał pan żony przez kolano. No tam czasami się, bardzo rzadko się zdarza, ale... I one tak się godzą na to, tak? Czy to wtedy już schodzi do rozwodu? Bo pan miał kilka rozwodów. No to nie z tego powodu były rozwody, zapewniam pana. Raczej przeciwnie. Okej. Znaczy nie, że pana bito. Nie, tylko przeciwnie, to znaczy, że... Że to akurat się podobało. Że niestety nie byłem niestety za łagodny. No. Okay. To jest niestety problem. No niestety, proszę pana, w małżeństwie jest, małżeństwo jest póki co związkiem dwuosobowym. Ja mam tak, mam żonę. Jak są dwie osoby, to trzeba podjąć czasami jakąś decyzję. Mam żonę, mam syna 8 lat i syna 4 lata. I ani żony, ani żadnego z synów nigdy nie uderzyłem. Czy ja w ogóle się nadaję na ojca i męża? Nie jestem pewien. Zobaczymy, jak wyrosną pańskie dzieci. Ale przeczucie mówi panu, że niekoniecznie. Proszę pana, ja jestem zwolennikiem obserwacji przyrody. Jestem i proszę pana, wszystkie znane społeczeństwa, które osiągnęły sukces, używały kar cielesnych w stosunku do dzieci. Owszem, to jakieś tam 3 plemiona murzyńskie, czy tam indiańskie tego nie robiły i w wyniku tego jedzą ślimaki. Natomiast wszystkie społeczeństwa, które osiągnęły sukces, rozwinęły się, karały cieleśnie dzieci. I to znaczy, że widocznie jest to do czegoś potrzebne.
Albo jestem były przekonany... to tak prymitywne społeczeństwa, albo że nie znały innych metod wpływania na ludzi. Ja jestem przekonany, że w tej chwili widzi pan, że się rozpada cała nasza cywilizacja. Między innymi dlatego, że się nie stosuje, bardzo rzadko stosuje kary cielesne w stosunku do dzieci. Rozpada się cywilizacja. Dzieci potrafią się odszczekiwać dorosłym, potrafią nie wypełniać poleceń. Potem wychodzą dzieci kalekie, które po prostu nie umieją się słuchać. Niestety, dziecko musi się słuchać, potem jak się starsze, to potem ono prawda, wydaje rozkazy, ale no, pewne minimalne posłuszeństwo jest konieczne. I dlatego w społeczeństwie musi być kara śmierci. Jeżeli nie ma kary śmierci, jak powiedział słusznie Józef Demetr lat temu, tam 150, znieście karę śmierci, a przekonacie się, że rozpadnie się cały porządek społeczny. Na pana oczach rozpada się tych porządek społeczny. Ja nie jestem przeciwnikiem kary śmierci. Ginie nasza cywilizacja. Ja nie jestem przeciwnikiem kary śmierci, ale to, co mnie odpycha od kary śmierci, to ryzyko, że chociaż raz można skazać na śmierć niewinną osobę. To, że na przykład Tomasz Komenda, który wyszedł po 18 latach z więzienia, przy karze śmierci być może już by nie żył. Wie pan, sędziowie raczej nie wydają pochopnie wyroków śmierci, jeżeli nie mają pewności, ale oczywiście takie przypadki się zdarzają. Sam znam co najmniej jeden przypadek w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykonano wyrok śmierci na człowieku, który był niewinny. I mimo wszystko to pana nie odstrasza? No, akurat ten przypadek był mało budujący, ponieważ był to człowiek, który o inteligencji tam 90, który tam napadał na banki, rabował i przy okazji jeszcze niewinnie został wyrobiony w zabójstwo. Strata społeczna była niewielka, ale nie w tym rzecz. Pana, to takie bezduszne, strata społeczna niewielka. Dziennie ginie na drogach Polski 12 osób. Czy pan skasuje ruch samochodowy? Nie. A te 12 osób ginie niewinnie, prawda? No, to jest trudno, no nie ma rady, machina sprawiedliwości. Wypadek, zabicie kogoś to trochę co innego. No dobrze, zaraz wrócimy, bo musimy co jakiś czas oddawać głos naszym widzom. Kto jest z nami? Halo, słuchajcie mnie? Tak, witam. Cześć, no tak sobie przysłuchuję się tej rozmowie i Krzysiu, bardzo dobrze się bawisz chyba teraz, tak to wygląda. I tak myślę, że największym wrogiem pana Janusza jest sam pan Janusz. I teraz tak nawiązując do pana wypowiedzi odnośnie wieku kobiet, które mogą głosować, czy uważa pan, że w wieku 79 lat powinien mógł pan dalej kandydować do Sejmu? Nie wiem, no, jak pan widzi, mogę kandydować, a czy ja coś mówiłem, że kobietom w tym wieku nie wolno kandydować? Nie rozumiem. Nie, pan powiedział, że dopiero po pewnym wieku kobiety powinny móc głosować, więc może odwróćmy logikę. I może mężczyźni po pewnym wieku nie powinni móc być wybierani do Sejmu. Widzi pan, znów pan nie zrozumiał, co powiedziałem. Nie powiedziałem, że nie mogą kandydować, powiedziałem, że nie mogą głosować. To jest różnica. Tak. Bo widzi pan, jest podstawowa różnica między jednostką a masą. Jednostka może być genialna. Ja jestem nakład za tym, żeby 15-letni chłopiec mógł być wybrany do Sejmu. Jeżeli jest wybitnym dzieckiem, dlaczego nie może być wybrany do Sejmu? Dlaczego nie może być ministrem 15-latek? A wybitna kobieta może głosować? Ale on nie może głosować. Okay. I powinien głosować, bo on jest jednostką. Jeżeli zagłosują wszystkie 15-latki, to wynik głosowania będzie co najmniej dziwny. I to samo jest z kobietami. Kobieta się nadaje, być może pani Thatcher na premiera nawet, prawda? Natomiast ona nie musi głosować. No dobrze, tych wypowiedzi... To są dwie zupełnie różne rzeczy. Czynne prawo wyborcze i bierne prawo wyborcze. Tak, ale właśnie próbuję odwrócić pana logikę. No. Skoro pewne kobiety mogą mieć bierne prawo wyborcze, w sensie mogą głosować. Wszystkie mogą mieć bierne prawo wyborcze. W tej chwili tak, ale wedle pana... Nie, bierne prawo wyborcze, to pan myli pojęcia. Bierne prawo to jest bycia wybieranym, a nie głosowania. Głosowanie to jest czynne prawo wyborcze. To mówimy o czynnym prawie wyborczym, czy pomyliłem słowo. I jeżeli mówimy o czynnym prawie wyborczym, powyżej kobiety... powyżej 50 roku życia, to może mężczyźni nie powinni mieć po 80 roku życia biernego prawa wyboru. Nie widzę żadnego wniosku, nie widzę żadnego związku między jednym a drugim. No, pana logika, ja odwracam pana argument po prostu. No, w tej chwili pan usiłuje udowodnić, że istnieją mężczyźni, którzy logikę mają na poziomie kobiecym. Bo widzi pan, podam przykład typowego kobiecego rozumowania. Mówię do kobiety, masz tutaj kreskę na tym. Wniosek kobiety. Już mnie nie kochasz. To jest
kobieca logika. Nie, to jest, nie jest kobieca logika, to jest logika kobiety, z którą wtedy pan rozmawiał, a nie kobieca logika generalnie. No, a to jest dość popularne wśród kobiet. Kobiety rozumują, rozumują trochę inaczej niż my. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosi o telefon pani Małgorzata Domagali. Chciałaby panu zadać pytanie. Proszę bardzo. Więc zaraz takie połączenie do pani Małgorzaty wykonamy. Kto jest pani Małgorzata Domagali? Pani Małgorzata Domagali to jest dziennikarka. Dobrze, dziennikarka. Tak. Zaraz panią pozna. Potrafi być też agresywna. Wydaje mi się, że jest to inteligentną dobrze. Kobietą. Dałem jej prawa wybocze. Dobrze. Chyba już... Znaczy, nie wypominam wieku absolutnie, ale chyba już nawet u pana miałaby prawo wyboru. No. Więc dobrze, zaraz się z nią połączymy. Natomiast to wszystko, co pan mówi, to się właśnie zamyka w dwóch słowach. Protokół Korwina. Żeby zamiast powiedzieć, wie pan co, tyle razy mówiłem już o tych kobietach, każdy może to sobie odkopać, ja generalnie kocham kobiety i iść po jakiś wynik wyborczy, ale ja kocham to kobiety. Pan może przez pół godziny upokarzać kobiety, mówić, że są czymś pośrednim między dzieckiem a mężczyzną, odmawiać pan, im czy praw pan wyborczy. Uważa, że bycie dzieckiem jest czymś złym? Uważam, że jeśli... Czy bycie dzieckiem jest czymś złym? Jeśli rozmawiamy o wiedzy, inteligencji, możliwości podejmowania świadomego wyboru, to tak dziecko wtedy jest pejoratywnym określeniem. O, to ja się z panem nie zgadzam, widzi pan. I co więcej, nigdy nie powiedziałem, że kobieta jest czymś gorszym. Widzi pan, kobieta, znaczy chłopiec, syn... Panu się wydaje, że pan tak nie powiedział. Pan to rozbierze teraz na 100 czynników, złoży panu się w tym równaniu to, że to wszystko się panu będzie zgadzało, tylko ludzie co innego pomyślą. To już... Ja wiem, bo pan nimi gardzi. Tośmy właśnie powiedzieli wyraźnie, że większość ludzi nie rozumie, co się do nich mówi. Otóż widzi pan, 15-letni syn jest z reguły bardziej inteligentny od swojej matki, ale ona jest od niego mądrzejsza. Są dwie zupełnie różne rzeczy. Co innego jest inteligencja. A jak pan tą inteligencję liczy? Inteligencja się mierzy w IQ po prostu. No. Okay. To jest definicja inteligencji. No dzisiaj. I pan zrobił takie badania 15-letnich synów i matek i porównał IQ, bo... No, no nie. Nie, nie mam takich danych, ale chłopcy są bardzo inteligentni. I młodzi chłopcy są bardzo inteligentni, oczywiście, że tak. Ile matek się pyta synów? No pana już nie zagłosują tak, kobiety. Nie zagłosują mężczyźni, którzy mają córki. Dlaczego? Jakbym ja miał dwie córki i bym ciągle słyszał, że te córki to generalnie należy im odebrać prawa wyborcze, abym je bardzo kochał, to już bym na pana nie zagłosował. To ja panu ale coś... pan jest zdziwiony, żebym na pana nie zagłosował? Jestem zdumiony. I coś panu powiem. Tak. Bo ja nie jestem demokratą, w związku z czym mi nie zależy na tym, żebym mógł głosować. Mi zależy, żeby być wybranym. Natomiast coś panu powiem. Lat temu, ponad 40, to jest rok chyba 79 i tak dalej. Byłem już na spotkaniu z młodzieżą. Także nielegalne niby, ale już tego, w Gdańsku. I sprzedawałem literaturę nielegalną i tak dalej, tłum na sali, gadałem. To samo mówiłem o tych kobietach. No i taki jeden człowiek mówi, że zafascynowany tym, co ja mówię, tylko z tymi kobietami się nie zgadza. On nawet niósł mi te walizki potem, żeby mnie przekonywać. Szliśmy na przystanek, już tak ponura, jesień taka była, już tak ponuro, lekko siąpało, siąpił. I na przystanku była tylko jedna pani, tak w wieku się mówi, warsztat trolejbusowym, czyli około 50. No. I on mi mówi, że ja się z panem ze wszystkim zgadzam, tylko z tym prawem głosu kobiet nie. Ja się spytam się tej pani, proszę, czy pani zależy na tym, żeby mieć czynne prawo do głosowania? Ona powiedziała, ja po co mi to? I on usiadł z tymi walizkami na ziemi. No, czy pan myśli, że naprawdę kobietom zależy na czym prawie do głosowania? Czy kobieta, czy gdybym, proszę pana, kobieta by się głosowała za tym, żeby kobieta prowadziła samolot? Nie, kobieta by się głosowała za tym, żeby mężczyzna prowadził samolot. Zawsze. Leciałem, gdy pilotem była kobieta i samolot tak samo wylotował. Ja też leciałem, ja tylko się pytam. Nawet turbulencji nie było. Ja tylko się pytam, czy kobiety byłyby za tym, żeby kobieta prowadziła samolot. Nie wiem, trzeba ich spytać. No to nie, to nie pan spyta. To spytam. Kobiety, czy jesteście za tym, żeby kobieta pilotowała samolot? Nie, pytanie, czy chcecie lecieć samolotem, który pilotuje kobieta? To jest co innego. Wydaje mi się, że na te prawa kobiet już dużo czasu poświęciliśmy. Chyba, że mamy panią Małgorzatę, bo nie... Mamy. Halo, pani Małgorzato. No dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Z jednym od razu polemizuję z tą agresją.
raczej myślę, że myślę logicznie. Znaczy jestem na wakacjach i słucham tego słowotoku pana Korwina i tak się zastanawiam, czy jestem w domu wariatów, czy pan Korwin pewnie tak jest, taką taktykę sobie ma i tylko się zastanawiam, czy jak się kładzie wieczorem do łóżka, to myśli, że jest idiotą, czy z innych robi idiotów. I teraz, ponieważ pan Janusz jest, pan Januszu, ponieważ pan jest bardzo otwarty w mówieniu o innych ludziach, nie ma pan żadnych zahamowań, to myślę, że tak samo pan tego wysłucha. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie i niech pan nie robi z nas idiotów, że Margaret Thatcher powiedziała panu, że nie chce, żeby kobiety głosowały. Bo gdyby pan dzisiaj coś takiego powiedział w jakiejkolwiek stacji angielskiej, medialnej, to by pana po prostu zlinczowali, że to jest śmieszne, co pan mówi. Ale komu pan to opowiada? Dlaczego to jest śmieszne? Ale to jest bardzo logiczne. Bo to jest nieprawda. Po drugie, rzuca pan, że wszędzie trenerami są mężczyźni. Trzeba się trochę podszkolić, popatrzeć. Za oceanem piłkarki trenuje kobieta. Bardzo fajne dokumenty zresztą powstają i tak dalej, i tak dalej. Przytoczył pan taki, zresztą nie interesuje mnie w ogóle odpowiedź pana, żeby było jasne. Więc jeśli pan pozwoli, to ten monolog jeszcze chwilę. Przytoczył pan taki dowcip owce i co tam był lew, tak? I lew i owce, tak? To nie jest dowcip, to jest bardzo mądre. Prawda, no to dla mnie pan jest starym baranem po prostu. Nie, przepraszam, jeśli kobiety są owcami, to baran, panie Krzysztofie, nie jest obraźliwy. Ale dlaczego? Panie Krzysztofie, nie, mówię, że jeśli ja słyszę, że jestem owcą, no właśnie, to się cieszę. Teraz tak, mówił pan o tych sukienkach krótkich takich. Wydaje mi się, że dla większości kobiet jest pan po prostu przezroczysty, panie Januszu. One pana nie widzą, one pana nie słyszą i nie widzą. Dziękujemy i powiem panu bardzo. Tak, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. Ale niech pani mówi, ja to słucham z przyjemnością. Nie, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ widzę, że kobiety tu nie piszą i słuchają i to tak się toczy. To jest taki strumień podświadomości pana, ale chciałabym w imieniu wszystkich kobiet, tych, które myślą inaczej jak pan, powiedzieć, znaczy, bo już widzę, że mnie zaraz zlinczuje pan Krzysztof, więc tego nie powiem, ale pan to kiedyś zrobił komuś na korytarzu. Pan to zrobił jakiemuś politykowi na korytarzu, prawda? Uderzył go pan w twarz. Niech pani powie. Ja chciałabym panu wymierzyć taki cios prosto w nos. W imieniu tych wszystkich kobiet, które dzisiaj matek, córek, sióstr, kochanek, małych dziewczynek i dorosłych kobiet, które pan dzisiaj w potworny sposób każdym swoim wypowiadanym słowem obraził. Jest to przerażające, bo pan jest mega inteligentnym człowiekiem o tak strasznym spojrzeniu na świat. Dobra, pozdrawiam, mam dalszy część wakacji. Państwo, do widzenia. Państwo słyszeli panią Domagalik, która wyciągnęła wniosek z tego, że co ja mówiłem, że ja potwornie obrażałem kobiety. Otóż mój nic takiego nie zrobię. Ale jak to? Jeżeli ja powiem, że na przykład w plemienie Tutsi skacze bardziej wyżej niż plemię Hutu, to czy ja obraziłem plemię Hutu? Pan rzuca rzeczy, na które nie ma pan pokrycia w badaniach, natomiast... Akurat z całą pewnością badania na IQ są robione i to nie jedne i nie 10. Co więcej, proszę pana, ja chodziłem do szkoły, ja chodziłem na uniwersytet, przez rok chodziłem na psychologię. I w każdym podręczniku psychologii były te badania, w każdym podręczniku elementarnym. Dzisiaj panuje... To były lata 50. 70. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chce pan powiedzieć, że mężczyźni zgłupieli, a kobiety zmądrzały od tego czasu? Chcę powiedzieć, że być może sposób badania jest dzisiaj zupełnie inny, bardziej zaawansowany i można dojść do innych wniosków. Nie, proszę pana. Testy IQ się nie zmieniły, tylko widzi pan, jeżeli profesor Summers, profesor z Ivy League, prawda, on był rektorem Uniwersytetu, chyba Stanforda, żeby nie skłamać, i powiedział na pytanie, dlaczego mniej kobiet jest wśród naukowców, myślałem, że kobiety się mniej nadają do badań naukowych. I on musiał zrezygnować z bycia rektorem. Dzisiaj nie wolno powiedzieć prawdy,
Bo człowiek, który mówi prawdę, od razu się naraża tej większości. To być może nie jest to prawda. Stary. Jak to nie jest prawda? Nie popatrzę na noblistów w fizyce, matematyce, gdzieś tam jeszcze. Przez stare lata kobiety w ogóle nie mogły prowadzić badań i obejmować Proszę stanowisk. Proszę pana, dzisiaj badaczy. Kobiety mają więcej dyplomów wyższych uczelni niż mężczyzn. O, to może są mądrzejsze. Nie, to tylko świadczy o tym, że poziom studiów spadł drastycznie. Otóż... Dobrze, ale zostawmy. Nie, ja panu dam... Jeszcze powiem, skończę. Otóż był taki rok... To był jeszcze chyba rok 78 czy któryś, w którym właśnie po raz pierwszy, to ogłosiły gazety, kobiety dostały więcej dyplomów niż mężczyźni. I poszedłem do biura patentowego w Polsce sprawdzić, jaki procent wynalazków dokonały kobiety. Jaki procent dokonały? To pan sprawdzał, nie? 1,5%. Mhm. I były to wynalazki typu pomieszać ze sobą dwa oleje i wychodzi trzeci lepszy olej. No niestety, proszę pana, no... Dyplomy można, dzisiaj dyplomy to dostają nawet kompletnie i oczy, co widać. Przerwijmy na chwilę obrażanie kobiet, przerzućmy się na obrażanie innych osób. A ja naprawdę nie obrażam kobiet. No nie, na w ogóle nie. Jeszcze raz mówię. Muszę panu powiedzieć, że... Bo tak jak powiedziała pani Małgorzata Domagalik, pan jest niesamowicie inteligentną osobą, tylko mam wrażenie, że czasami tej inteligencji używa pan w złym celu i... Jest pan bardzo inteligentny, ale w ogóle nie jest pan empatyczny. Osoba, która jest inteligentna, a nie jest empatyczna, jest trochę przerażająca. Widzi pan, jeżeli polityk ma empatię, trzeba go natychmiast wyrzucić, bo on wyrzuci z polityki, bo on się nie nadaje do polityki. Polityk się nie może kierować tam sympatiami i empatiami. To jest prosta droga do korupcji. Lubię faceta, więc temu miły facet, temu dam stanowisko, prawda, po znajomości. To jest właśnie polityk z empatią. Ja nie empatia nie musi wiązać się z korupcją. Empatia może wiązać się z pomocą innym osobom, ze zrozumieniem innych osób, z wrażliwością jakąkolwiek. Mam wrażenie, że pan nie ma żadnej wrażliwości w sobie. I to jest właśnie trochę przerażające. Ja muszę się przyznać, że kiedyś napisałem tekst, którego się potem wstydziłem. I to był tekst, którym pana poparłem. Mianowicie napisałem tekst, którym poparłem pana stwierdzenie. Jezu, aż nie wierzę, że to powiem publicznie. Miałem nadzieję, że nikt się do tego nie dokopie. Poparłem pana stwierdzenie, że paraolimpiada to są zawody takie jak szachy dla debili. No. Bo gdyby to rozłożyć matematycznie i zrobić z tego równanie, to rzeczywiście być może w pewnym momencie doszłoby się do takiego wniosku. Tylko że jeszcze w tym wszystkim jest właśnie empatia. I tak jak pan wcześniej powiedział i też mówił wiele razy, że słowa mogą ranić, no to pana słowa też mogą ranić. I jak sobie pomyślę, że ja wtedy poparłem to stwierdzenie, to jest mi naprawdę wstyd, bo poznałem... Czyli pan uważa, że ważniejsza jest empatia niż logika. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe. Czasami tak. Pracuje u nas w radiu Marcin Lyszka. Wspaniały człowiek, świetny dziennikarz. Startował na paraolimpiadzie, jest niewidomy. I jest to jedna z najbardziej wartościowych osób, jakie ja w życiu poznałem. I moment, w którym pan używa słów, które mogą go dotknąć w pewien sposób, zasmucić, to jest moment, w którym trzeba powiedzieć, o Jezu, to nie jest moja bajka, ale a ja dlaczego, wtedy tego nie powiedziałem. Ale jakim prawem pan obraża debili? Dlaczego pan uważa, że debil nie może grać w szachy? Dlaczego pan obraża debili? Nie ma pan cienia empatii. Cienia empatii pan nie ma. Pan gra, czy pan się tak zdenerwował? Gram oczywiście. Nie, mówię zupełnie poważnie. Ale pytam się, powiem mówię poważnie, dlaczego pan obraża debili? Nie, pan... Obraził pan debil. Debil, kiedyś rzeczywiście było to sformułowanie, że tak powiem, bardziej medyczne. Dzisiaj jest to po prostu obelga. Obelga dla ludzi bardzo głupich. Dlaczego pan obraża ludzi mających IQ poniżej 90? Dlaczego? Dlaczego pan obraża tych ludzi? Dlaczego nie mogą grać w szachy? Mogą. No to i zrobić im pana olimpiadę. Dlaczego nie? Igrzyska dla szachy dla debili to jest stwierdzenie obrzydliwe. Zgadza się pan z tym? Nie, dlaczego? Uważa pan, że jak ktoś... oślep albo stracił w wypadku samochodowym nogę i przełamał mnóstwo barier. Wie pan co, mieliśmy niedawno galę taką organizowaną przez nas, gdzie daliśmy nagrodę sportowca roku Róży Kozakowskiej, paraolimpijce. Sportowca roku, nie para sportowca, sportowca roku, ponieważ przełamała wszystkie możliwe bariery, by dojść tam, gdzie doszła i swoim przemówieniem sprawiła, że ludzie płakali po prostu i byli wzruszeni i ją podziwiali, bo to jest właśnie osoba, którą można podziwiać. I jak potem mówi się o niej, że to jest ktoś taki jak debil grający w szachy, to nie powie mi pan, że można to obronić. Proszę Dlaczego pan nie może czasami się ze swoich różnych wypowiedzi wycofać, powiedzieć, rzeczywiście to
może to było niesmaczne, może nie powinienem tego tak ująć, może to było zbyt brutalne, może niektórzy ludzie mają rację, że mogłem to inaczej ubrać słowa. Wie pan, akurat w tym przypadku rzeczywiście ludzie odbierają słowo debil jako obelgę, nie jako... Ja jestem nauczony, bo chodziłem na psychologię, że słowo debil było używane normalnie na określenie ludzi tam poniżej 85, prawda, IQ i tyle. Tak jestem nauczony, że to po prostu jest debil, to nie jest dla mnie, nic nie ma w tym nic pejoratywnego. Taki człowiek jest. Na tym nic nie można poradzić. Wie pan, no, przykładowo, dzieci z zespołem Downa mają inteligencję równą mniej więcej aborygenom australijskim albo pigmejom. Ale po co pan to teraz mówi? Żeby znowu komuś zrobić przykrość? Ale dlaczego komuś zrobić? Czy aborygenom australijskim, nie, czy dzieci z zespołem Downa? Nie, dzieci. Ale zaraz, chwileczkę, czy przepraszam bardzo. Sam pan powiedział, słowa mogą ranić. Ale teraz... co w tym może zranić? Proszę pana, jeżeli ja, to jest argument, którego używam, w rozmowach z ludźmi, którzy chcą, żeby dzieci z zespołem Downa zabijać, żeby dokonywać ich aborcji. Ja mówię nie, bo te dzieci są taką samą inteligencję jak aborygeni, a ich nikt nie próbuje zabijać. Czy ja kogoś obraziłem tym? Okej, to jest też jedna z pańskich cech, że pan wrzuca stwierdzenia, które musi pan potem naokoło tłumaczyć, żeby ludzie zrozumieli pana prawdziwą intencję, ale ludzie już nie chcą słuchać tłumaczeń. Natomiast będę się upierał, że to stwierdzenie o paralimpiadzie było straszne, ale widziałem po pana twarzy w pewnym momencie, że pan poczuł, kurczę, może rzeczywiście niepotrzebnie. Natomiast miał pan to wypisane przez ułamek sekundy, ale to zobaczyłem. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, jak już mówimy o sporcie. Rekord świata w skoku wzwyż człowieka o jednej nodze, ile wynosi? Nie wiem. 2,10. A rekord świata skoku wzwyż kobiet? 2,9. Nie, co panu pokazuje na różnicę między mężczyzną a kobietą również. Ale ja wiem, że mężczyźni są silniejsi, to nie musi mi pan mówić. No właśnie, i to samo jest w szachach, to samo jest w brydżu, to samo jest w tym. I nie powie pan szachistce ani brydżysce. Ale powie pan Róży Kozakowskiej chorej na wózku albo Marcinowi Ryszce, jak tu przyjdzie do radia niewidomy o lasce, powie pan, o, gratuluję występu, widziałem to takie szachy dla debili, tylko tam w basenie, bo pana pływa. Ale dlaczego na przykład ludzie niewidomi przecież mogą świetnie grać w szachy? Ja nawet zrobiłem taką fundację, która właśnie miała dzieciom, które są fizycznie kalekie, które właśnie osiągnęły mistrzostwo w szachach, w brydżu, bo ja jestem w ogóle zdumiony tym, wie pan, jak to jest. Są dzieci, które no, nie mają nogi, nie mają tego i tak dalej, i one nie są mistrzami szachów, przecież przy stolikach szachowych i brydżowych powinno być sporo takich dzieci. Nie ma. Wie pan dlaczego? Dlaczego ta fundacja nie może rozwinąć skrzydeł? Dlaczego? Dlatego, bo dzieci zdolne, które są niepełnosprawne, jak się teraz mówi, one nie chcą zarabiać pieniędzy, bo tracą zasiłki, które dostają. One żyją z zasiłków i już nie mają tego drive'u, żeby się rozwijać, bo dawniej... A może po prostu o pańskiej fundacji mało kto wie, albo nikt nie wie i dotarcie... No, zgłaszałem się do szkół. A jednocześnie jak pan wygłasza takie poglądy, jakie pan wygłasza na temat paralimpiady, sprawia, że żaden niepełnosprawny nie chce mieć do czynienia z pańską fundacją. Możliwe, jak nie chce, no to jego pech, no, ale zakładam. To znaczy, a może ta fundacja jest przykrywką żeby pan mógł powiedzieć, nie, no słuchajcie, ja pomagam. To może zakładamy, że ten człowiek nie umie myśleć, jeżeli ten człowiek nie umie myśleć i się obraża o to, to on nie będzie dobrym szachistą. Znaczy, że on nie umie myśleć logicznie. Szachy, brydż są bezlitosne dla ludzi, którzy nie myślą logicznie. I państwem muszą rządzić ludzie, którzy myślą bezlitośnie logicznie. Bo wiecie pan, jeżeli pan spróbuje zrobić maszynę, rower albo tokarkę, nie w mocy logiki, tylko w mocy empatii, to nie będzie działać. Powiedział pan też takie zdanie: jeśli chcemy, by ludzkość się rozwijała, w telewizji powinniśmy oglądać ludzi zdrowych, pięknych, silnych, uczciwych, mądrych, a nie zboczeńców, morderców, słabeuszy, nieudaczników, kiepskich, idiotów i inwalidów, niestety też. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Czyli, I dlatego no, nie może być tak. Nie można pokazywać inwalidów w telewizji? Nie, bo widzi pan, czytałem książkę, zresztą
profesora, który by był pana poglądów na pewno, ale on przypadkiem napisał o, cholera, znów zapomniałem nazwiska, chyba Ampère, o znanym fizyku, który, nieopatrznie jego rodzina wzięła do domu na wychowanie dziecko, które się jąkało. I on też się zaczął jąkać, nie musiał dziecko pozbyć do końca życia. Jeżeli ja przebywam przez 2 tygodnie z kimś, kto lekko utyka, sam zacznę lekko utykać. Aż pan utyka. Ja utykam, bo mam nogę złamaną. No się boję teraz o siebie. No tak, ale wie pan, jak pan mnie widzi krótko, to nie, ale jeżeli bym stale przebywał. Mógłbym się zarazić utykaniem od pana? W pewnym sensie tak, oczywiście, że tak. A jakby pan nie miał nogi, mógłbym się tym zarazić? Nie, no z brakiem nogi pan się nie może zarazić, natomiast to jest o wiele trudniej. O wiele łatwiej zarazić utykaniem niż brakiem nogi. Jeszcze się nikt nie zaraziłem utykaniem. Ale widzi pan, jeżeli pan sobie podważy zasady, z kim przystajesz, takim się stajesz, to pan jest w oryginale. Bo pan powiedział, że nie należy pokazywać inwalidów, a moim zdaniem takie na przykład... Wzory muszą być. Taki wzór jak Róża Kozakowska, właśnie ta niepełnosprawna sportsmenka, to jest właśnie coś, co powinno się pokazywać w telewizji. To jest ktoś, ja nie wiem, ja nie wiem, co ona robi tak naprawdę. Bo widzi pan, na przykład miałem taką słynną dyskusję, ona słynna była kiedyś, u pana Tomasza Lisa. On mnie postanowił zgnoić zupełnie, prawda? I właśnie zrobił aktywizję o niepełnosprawnych, etc. I oczywiście były pełne wyrazy oburzenia. Cała praca się trzęsła z oburzenia. A ja czytałem komentarze pod tym. Tam było kilka tysięcy komentarzy. 80% mnie popierało. A w wyborach potem? Czyli opinie, no, to jest te 80% głosowało na mnie, te, które oglądały ten program. Natomiast w tym... A jakby Sławomir Mentzen wpadł pod tramwaj to potem i ucięło mu nogi, to potem można go pokazywać w telewizji, czy już nie? Oczywiście, że można. Ale nie jako biegacza. Jeżeli, ale powiedział pan, że mi inwalidów nie jeżeli, widzi pan, na przykład wyścigi na wózkach. Wyścigi na wózkach. To jest bardzo dobra konkurencja. Nie rozumiem, dlaczego nie ma wyścigów na wózkach w programach normalnych olimpiad. To jest ciekawa konkurencja sportowa. Wyścigi na wózkach. Jak mamy pokazywać zdrowych, pięknych, silnych, uczciwych i mądrych. Możemy jeszcze pana pokazywać, bo już pan taki zdrowy nie jest. Nie. Pokazywać mnie, jeżeli ja bym teraz na przykład miał grać w piłkę nożną, czy choćby w ping-ponga, to nie należy mi pokazywać. W sposób oczywisty należy mi pokazywać. Natomiast trzeba ludzi pokazywać mądrych, powtarzam jeszcze raz, i tak dalej. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Ludzie się identyfikują wręcz z postaciami telewizji. I tam mają być wzory. Mają być wzory. I ludzie muszą się do tych wzorów zbliżać. Nie ma pan czasem wrażenia, że ktoś, kto przełamał swoje bariery, będąc inwalidą, może być wzorem dla osoby dorosłej? Oczywiście może być wzorem. Ja na przykład widziałem... To już nic nie rozumiem. No to może być wzorem, a nie można go pokazać? Oczywiście może być wzorem, ale pokazuje się go wtedy nie jako sportowca, tylko jako człowieka, który przełamuje swoje kalectwo. Jako sportowca, jako człowieka, który stracił wzrok, ale i tak wchodzi do basenu i pływa. Proszę pana. I znajduje sobie pasję. No to dobrze znajduje, proszę pana, ale jakby to panu powiedzieć. Kiedyś była z okazji urodzin królowej, czy tam coś tam, miała być parada w Londynie i w paradzie żołnierze, prawda, tego, Szkoci, tam huzarze i tak dalej. No i ktoś się domagał, żeby wzięli ludzie, również zwykli obywatele. Czyli powiedział nie, bo musimy myśleć o widzach. Otóż widzi pan, jak po tym programie skrytykowały mnie wszystkie telewizje, które powiedziały, że oczywiście one będą transmitowały paraolimpiady. Potem była paraolimpiada, żadna jej nie transmitowała. Bo ludzie tego nie chcą oglądać. Ja panu powiem więcej. Ludzie nie chcą oglądać innych niepełnosprawnych. Mało tego, powiem panu więcej. Reprezentacja futbolu ogląda bardzo wiele osób. Czego? A w futbolu to są piłkarze bez bardzo, jednej bardzo nogi. Widziałem taki ten. Bardzo fajnie. Trochę jak szachy dla debili, co? Ale nikt tego jednak masowo nie ogląda. Ludzie jednak wolą oglądać Real z Barceloną niż... Ale nikt też tego nie zakazuje, a pan sugeruje, że to... Nie, nikt nie zakazuje, tylko to ogląda bardzo mało osób. Przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by to oglądał. Ale być może... Wydaje się panu, że umieszczenie słowa inwalida pomiędzy takimi słowami jak zboczeńca, morderca, słabeusz, nieudacznik, kiepski i idiota i doklejenie do tego słowa inwalida to jest w porządku, czy nie? A pan znowuż usiłuje wartościować. Proszę pana, jeszcze raz mówię,
Czy pan ogląda pewnych, bo ja panu powiem więcej, że się zrażę jeszcze pewnych ludzi, innych niepełnosprawnych, na przykład bokser wagi papierowej. On jest niepełnosprawny. Pełnosprawny bokser ma 120 kilo i jednym uderzeniem by go zmiótł z tego. To są zawody dla niepełnosprawnych oczywiście. Osoba o małej wadze jest niepełnosprawna? No tak, bo gdyby był pełnosprawny, to by walczył z mistrzem świata wszechwag. On nie jest pełnosprawny. Tak samo oczywiście. Tak samo junior nie jest pełnosprawny. Tak samo senior, gdy ja startował seniorów. Czyli na przykład Floyd Mayweather był niepełnosprawny. To są zawody niepełnosprawnych, oczywiście. Jak Floyd albo Dariusz Michalczewski był niepełnosprawny. Ten bokser, tak? No ale dlaczego niepełnosprawny? No bo nie walczył. Nie w walce ciężkiej. No, ale nie walczył o to widocznie nie jest pełnosprawny, bo pełnosprawny bokser ma pełną siłę. Niepełnosprawny inwalida to już blisko? No, może być. I to jest kategoria niepełnosprawności. Dariusz Michalczewski, ponieważ nie był wystarczająco duży, by walczyć jak gołota, to był niepełnosprawny. Po to mówię, że pan się oduczył używania słowa niepełnosprawny w sensie wartościowania. Bo pan to słowo wartościuje, a ja nie wartościuję. Ja mówię, że jest niepełnosprawny, to znaczy, że nie jest w pełni sprawny, żeby walczyć o mistrzostwo świata wszechwag. To już nie, ja traktuję słowo niepełnosprawny dosłownie. Niepełnosprawny. Pełnosprawny walczy o mistrzostwo świata wszechwag. Tak samo potrafią zawody seniorów. Powie tylko jedno. Czy słuszną miałem obserwację, że przez moment na pana twarzy, że zrobiło się panu głupio za te szachy dla debili? Jeżeli pan mi uświadomił, że ludzie traktują słowo debil nie tak, jak ja rozumiem, bo ja rozumiem je w sensie obiektywnym, a pan traktuje to wartościująco. Więc to jest różnica. Być może nie rozumiem dzisiejszego języka. Ja jestem wychowany, że słowo debil oznacza po prostu człowieka o inteligencji między tam 90 a 80. Okay. Ale było tak? Jeżeli tak. Tak, rzeczywiście. Jeżeli pan mi mówi, że tak to działa na ludzi, to rzeczywiście. Będę się starał używać, tylko to jest strasznie trudno powiedzieć. Ty mający inteligencję między 90 a 75, no ciężko się wymawia. Lepiej powiedzieć debil. Telefon, halo? Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana Janusza, bo porównał pan dzieci z Downem do aborygenów. I czy według pana, tak jak te dzieci z Downem, tak jak aborygenów, to dzieci z Downem powinny zamykać się w rezerwatach. Dlaczego one są w rezerwatach? Oni żyją normalnie, nie żyją w rezerwatach. Znaczy, że mają wydzielony teren, na który niezbyt można wchodzić. Nie. Mają rezerwatów. Natomiast takim rezerwatem dla tych dzieci jest rodzina oczywiście. To jest rezerwat, w którym oni żyją i to jest oczywiste. Natomiast to, co jest najważniejsze w społeczeństwie, to jest zrozumienie, że społeczeństwo jest pewnym mechanizmem. Jeżeli zamiast zasad logiki zaczniemy stosować zasady empatii, to społeczeństwo przegra. Jeżeli będziemy się kierowali tym, czym pan mówi, to przyjdą muzułmanie za 30-40 lat. Oni zaprowadzą ten porządek. Po prostu, bo pan odchodzi od wartości europejskich. Wartości europejskie to były takie, że tam byli ci silniejsi, prawda, oni rządzili i tak dalej, mądrzejsi, etc. Nie kierują się empatią, tylko kierowano się rozsądkiem. Jeżeli zaczniemy się kierować empatią zamiast rozsądkiem, to przyjdą ci, którzy kierują się rozsądkiem. A dopuszcza pan mieszankę empatii i rozsądku? Dopuszczam, tylko że oni przegrają z tymi, którzy się kierują rozsądkiem. I powtarzam jeszcze raz, w tej chwili muzułmanie wyraźnie wygrywają. Wyraźnie cywilizacja muzułmańska wygrywa. Kiedyś myśmy dominowali. Ale co wygrywają? Kiedyś biały człowiek, jak szedł sobie, to mu się tam wszyscy murzyni, Arabowie kłaniali nisko. Dzisiaj, proszę pana, się kłaniamy nisko przed Arabem i Murzynem, bo oni są w tej chwili rasą wyższą. W tej chwili niestety tak jest. Ja panu mogę powiedzieć, mogę pana ci udowodnić, że są rasą wyższą. Lat temu 100. To poproszę, no bo... Lat temu 100, jeżeli pan miał związek dwóch ras, białej i czarnej, to zawsze był to biały i Murzynka. Dziś niemal zawsze jest to Murzyn i biała. To jest stare lenińskie powiedzenie kto kogo. W tej chwili rasą kobiety idą zawsze do arystokracji. Dzisiaj murzyni są arystokracją. Kobiety idą do arystokracji. I mają specjalne uprawnienia. Nie wiem, czy pan zauważył, że jeżeli się biały pomaluje na murzyna, to jest przestępstwo.
A jak murzyn się ukradzuje na białego, to to nie jest przestępstwo. Bo ten biały się chciał być arystokratą. Nigdy nie strzelał murzynie, który się pomylał na biało. No widzi pan? No, a słyszał pan o białych ukaranych za to? Nawet prezydent któryś tam się tłumaczył z tego, że się kiedyś tam w dzieciństwie się pomalował na czarno. A murzyni się chcieli wybielać, teraz już nie chcą, bo teraz oni są arystokracją. My, biała rasa, przegraliśmy przez takich jak pan, którzy zamiast kierowania się rozsądkiem, wezmę to na klatę. Nie biję dzieci, nie biję żony, jestem za prawami wyborczymi dla kobiet i jestem za tym, żeby pokazywać inwalidów w telewizji. Przeze mnie ta cywilizacja upadnie. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze pan to ujął i ja to biorę na klatę. Oczywiście tak jest. Oczywiście tak jest. No dobrze. Dziękujemy za telefon. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam mamy, bo taty nie mam. Tak właśnie. A dokładnie jest. Również w gospodarce czysto, prawda? W tej chwili staramy się wyrównywać szanse. Natomiast... Wie pan, jak miałby pan duże poparcie, jakby pan mówił wyłącznie o gospodarce? No ale... Być może nawet by pan jakieś wybory, nie że wygrał, w ogóle wygrał, tylko zanotowałby pan przyzwoity wynik. Kiedy, jak ja mówię o gospodarce, to nikt o tym nie chce słuchać. Wszyscy chcą... Ja miałem dokładne badania. Napisałem tekst o tam, załóżmy, homosiach czy o kobietach. No to leci. Natomiast o gospodarce... Czyli pana podnieca to, że ludzie o tym rozmawiają. Jak pan coś palnie, że ludzie to komentują. Jak, jeżeli ja powiem o gospodarce, to ogląda 40 tysięcy, 50 tysięcy widzów. A na tematy właśnie jakieś takie obyczajowe, to ludzi bardziej interesuje, niestety. Co więcej, spośród tych oglądających o gospodarce też niekoniecznie się ze mną zgadzają, prawda? Bo mamy ogromną ilość socjalistów, którzy... Wie pan, w tej półdemokracji rządzą ludzie, którzy kiedyś nie mieliby w ogóle nic do powiedzenia. Dlatego właśnie Europa podbiła cały świat. Bo myśmy podbili cały świat, poza Japonią. Praktycznie podbiliśmy cały świat, my biali ludzie. Bo ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia. Ja panu coś powiem. Czy wie pan, jak świetnie wyglądałby internet, gdyby 80% ludzi nie umiało czytać i pisać? Fantastyczne miejsce by to było. No, właśnie. A jakby w ogóle jakiś internet byłby super, jakbyśmy tylko my dwaj mogli z niego korzystać. To nie, nie tylko my dwaj, natomiast ludzie... Albo pan mógłby sobie pisać i potem tylko, sobie lajkować. Tylko ludzie na pewnym poziomie. Otóż tak kiedyś było, że ludzie na pewnym poziomie uczyli się czytać i pisać, a nikogo pod przymusem nie uczono, a reszta to tam nikt się nimi nie przejmował. Niestety dzisiaj ludzie, którzy mają inteligencję, no nie tylko inteligencję, ale i wiedzę, i mądrość na poziomie Neandertalczyka, mają prawo głosu. Mają taki sam prawo głosu jak pan czy ja. Pan powiedział kiedyś, że demokracja jest dlatego głupim ustrojem, ponieważ dwóch pijaczków spod sklepu ma większe prawa niż jeden profesor. Jak chcesz to przeprosić. Tutaj niestety, jak patrzę na niektórych profesorów uniwersytetu, to... Okej, to pan docenia pijaczków. To ja doceniam pijaczków. Niestety zauważyłem z pewną przykrością, że im dłużej człowiek przebywa w dzisiejszym systemie edukacji, tym bardziej głupieje, a nie mądrzeje niestety. Czyli tamto zdanie już jest nieaktualne. No raczej nieaktualne, trzeba dać inny przykład. Może nie profesorów, tylko dwóch przedsiębiorców albo przedsiębiorcy. No niestety jest pewien problem. Podstawowy problem, to nie tylko dotyczy, że ja chcę dać kobietom prawo wyborcze, ja chcę odebrać prawo wyborcze praktycznie wszystkim, bo ja nie jestem półdemokratą. Demokratą. Tak. Zaraziłem się od pana tym. No właśnie. Bardzo dobrze. Otóż niestety, jak już mówiłem, prawdą jest to, co wierzy większość, a większość wierzy na ogół w głupoty. Przykładowo, no już mówiłem, no wierzyli w to, że Putin uderzy na Ukrainę, prawda? Przecież to było oczywiste, że nie uderzy. Przecież każdy myślał, że nie uderzy. Gdyby chciał uderzyć, to przecież by nie wysłał tych wojsk na dwa miesiące wcześniej, po to, żeby Ukraina mogła sprowadzić sobie zbrojenia, prawda, żeby Amerykanie, Anglicy mogli ją wyposażyć, tą broń, żeby zginęło 100 tysięcy Rosjan więcej. Zrobił to po cichu. Skoro to robi jawnie, to na pewno nie chce uderzyć. Ale durnie, którzy dzisiaj rządzą, które nie, powiedzmy sobie jasno, nie umieją myśleć. Oni patrzą, widzą wojska, więc pewno uderzy. I to samo tyczy na przykład, bo ja wiem,
wiary w to, że lockdowny walczą z COVID-em. No przecież pokazuje człowiek przykład kraju, które nie robiły lockdownów, a mają wyniki takie same dokładnie jak Polska. Prawda? I żaden argument nie działa, bo ludzie dzisiaj nie myślą. Ludzie słuchają telewizji i to jest w telewizji, to jest prawdą. Natomiast nie myślą samodzielnie. No nie wiem, czy tak do końca będzie, bo ten program obejrzy z 2-3 miliony osób. No dobrze, i co więcej, proszę pana. Więc mogą zacząć myśleć jak pan, ale mogą też nie zacząć myśleć. Co więcej, proszę pana, ludzie wierzą w to, bo nie myślą naukowo, widzicie pan, to najważniejsze jest to, że ja argumentuję, bo jestem uczonym, ja się zajmuję teorią podejmowania decyzji, ja się zajmowałem już teraz, jestem politykiem zawodowym, prawda, ale zajmuję teorią podejmowania decyzji, teorią gier, prawda, takimi rzeczami. I ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jaka jest rzeczywistość. W ogóle nie. I na przykład nie rozumieją, że co to jest metoda naukowa. Moi oponenci, w dziedzinie, załóżmy COVID-u, moi oponenci mówią, że naukowe coś tam. Oni nie są naukowcami. Dlaczego? Bo oni się powołują na większość. Oni mówią, że większość naukowców uważa, że jest globalne ocieplenie podane przez człowieka. Ale to jest ośmieszanie się. W nauce Einstein ma rację, a nie stu jego oponentów. W nauce nigdy, jeżeli ktoś się powołuje na większość, znaczy, że on nie ma pojęcia o nauce. To jeszcze jest powinna większość, nie jest antynaukowa. Trochę ten przykład z globalnym ociepleniem kojarzy mi się z tymi pijaczkami pod sklepem i tym profesorem, bo pan akurat w tym temacie nie ma żadnych kompetencji tak naprawdę naukowych, nie ma żadnych kompetencji, żeby na temat globalnego ocieplenia się wypowiadać w sposób taki zdecydowany, jak pan to robi. I trochę w tym porównaniu jest pan tym pijaczkiem spod sklepu, który mówi profesorowi, że jest inaczej niż jemu wyszło przez 50 lat badań. Ale ja mu pokazuję, że on bredzi. Ale pan nie ma kompetencji, żeby mu pokazać. Jak to nie? Niech pan mi da tego profesora do normalnej dyskusji. Jakie ja nie mam kompetencji? Mam pomysł. Mam pomysł. Zadzwonimy do Jakuba Biecha. To jest dziennikarz, który zajmuje się globalnym ociepleniem. Dyskutowałem z nim nie raz. Okay. I wie pan. Nie, Michał, to zadzwońmy, wie pan, do tego. Dobra, odbierzmy telefon teraz, dobrze, bo mamy kogoś na linii, a potem do Jakuba Biecha. To zadzwońmy, wie pan, do faceta, który ma szpiegowskie satelity, który widział te wojska rosyjskie. A nie mam telefonu. No, ale gdyby pan miał ten telefon, pan by do niego zadzwonił i on panu powiedział, jak to, przecież są wojska rosyjskie, na pewno zaatakuje, bo pan Korwin-Mikke nie ma żadnych kompetencji, Korwin-Mikke nie widzi tych wojsk, nie widziałem tych wojsk rosyjskich w ogóle na oczy, ale panu mówię na podstawie czystej logiki, że Putin nie mógł zaatakować. Porozmawiałem na podstawie czystej logiki o tym ociepleniu. I wiedza na temat wojsk rosyjskich jest bez znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, że są wojska rosyjskie. Odbierzmy telefon i zadzwońmy do Jakuba Biecha. Ja zaraz wyślę numer telefonu do reżyserki. Halo? Dobry wieczór, Paweł. Krzysiu z Konopnicy, miło mi, że mogłem się dodzwonić i porozmawiać z panem Januszem i z panem Krzysztofem. Wiem, że pan Janusz bardzo dużo mówi, więc po prostu zadam swoje trzy pytania i nie będę blokował linii. Pierwsze pytanie z dziedziny szachów. Panie Januszu, jak pan ocenia szanse Jana Krzysztofa Dudy w zbliżającym się turnieju kandydatów? No on jest teraz w pierwszej dziesiątce szachistów świata, no i jak mu wyjdzie, tak mu wyjdzie. No. Drugie pytanie. Trzy największe pomyłki w polityce zagranicznej Polski po transformacji ustrojowej. I trzecie pytanie, to powiedziałbym taka fantazja. Przejmuje pan dzisiaj władzę w Polsce, jest pan dyktatorem Imperium Polskiego. Jak pan widzi strategię Polski na 5, 20 i 50 lat w przód? To moje pytania. Na koniec dziękujemy. Pozdrawiam Mareczka, Jasia i mojego kolegę z Chłodni Bombika. Trzymajcie się, dziękujemy. Hej. Dziękujemy bardzo. Dobra, więc zaczynając od końca, to jest pytanie nie do streszczenia w ciągu, że powiem, minut. Największe błędy, to jest największym błędem było na pewno odpuszczenie Białorusi. Oddanie Białorusi Rosji było największym błędem naszej polityki, co mogliśmy zrobić. Następnym błędem było podpisanie traktatu lesbijskiego. To teraz... Lizbońskiego. No, jak zwał, tak zwał. Otóż
jeżeli teraz wszyscy płaczą, że tutaj Unia nie szanuje i tak dalej. Przepraszam, to PiS podpisało ten traktat, to PiS głosowało. To świętej pamięci Lech Kaczyński ostatecznie podpisał ten traktat. I niech się teraz nie skarżą. Polska nie jest już niepodległym państwem. Po podpisaniu traktatu lizbońskiego Polska stała się tylko jednym z landów Unii Europejskiej. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polskiem. I niestety TSUE ma rację. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polskiem i koniec. Trzeba było nie podpisywać traktatu lizbońskiego. I niestety, chcę przyznać, że połowa Solidarnej Polski nie głosowała za tym traktatem, ale połowa głosowała. Także to jest podstawowy błąd. To jest drugi błąd, jaki mamy. Pan prosił o trzy największe błędy. Wstąpienie NATO to nie było błędem. Jaki tam jest trzeci błąd? Szczerze mówiąc, nasza polityka nie miała wiele wyboru. Nie podejmowaliśmy żadnych ważnych decyzji. Poprzestane na tych dwóch błędach. A jakie było trzecie pytanie? Właśnie trzecie, czyli pierwsze, jakie padło. Pierwsze było błędy. To było drugie, pierwsze było wcześniej jedno. Ale nie pamiętam w tym momencie, może reżyserka mi przypomni. No widzi pan, i młodzi ludzie jak pan też nie pamiętają, bo ja mam lat 80, mam prawo nie pamiętać, ale pan... No ale to jak pan nie pamięta często takich rzeczy, to może nie, trzeba prawa wyborcze panu odebrać. No być może tak, przynajmniej z nami do szybkich decyzji. Bo jak ja się usiądę i popatrzę, to ja sobie dam radę, nie? No tak, no, ale potem pan dojdzie do urny i zapomnij, na kogo chciał głosować. No, to się może zdarzyć, wie pan, tę starą historię, jak babcia mówi do dziadka, idź, kup dwie rzeczy, bułeczki i masełko. Dziadek idzie, wraca, przynosi pędzel. No coś ty przeniósł, mówiłam dwie rzeczy, a gdzie farba? No tak, dobrze, mamy na linii Jakuba Wiecha, który z panem się wybitnie nie zgadza w kwestii globalnego ocieplenia. Pan kwestionuje, że tak powiem, dorobek naukowy całego świata w tej kwestii. Nie całego świata, tylko większości. 99%. No powiedzmy sobie 90. Okej, okay. Jesteśmy, halo, słyszymy się? Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się, dobry wieczór. Tak, bardzo mnie pan rozbawił tym, co pan mówi o większości. Bowiem nauka, jeżeli pan, i mówił pan też o metodzie naukowej, otóż powinien pan wiedzieć, że nauka to nie jest, jak pan to mówi, demokracja. To jest żelazna dyktatura, dyktatura dowodów. Najpierw są dowody, potem jest ewentualnie konsensus. Konsensus, czyli ta większość, o której pan mówi, jest czymś wtórnym względem dowodów naukowych, względem ustalonych przez naukę faktów. I te fakty dotyczące globalnego ocieplenia są bardzo dobrze ugruntowane. Mamy je na przykład w raporcie IPCC AR6, który został opublikowany częściowo w zeszłym roku, który jest tezą 14 tysięcy prac badawczych z całego świata i który używa bardzo kategorycznego, jak na naukę, słownictwa, że wiemy jednoznacznie, że to człowiek przyczynia się do globalnego ocieplenia, że to człowiek za nie odpowiada, za tą obecną zmianę klimatu. Ja śledzę pana działalność od już ładnych kilku lat i śledzę, co pan mówi o klimacie i pan został na tym etapie karczm na środku Bałtyku zamarzniętego, co nie jest prawdą, bo one były budowane przy brzegu. Pan został na etapie hodowania pomarańczy pod Białymstokiem, kiedy się ociepli, co nie jest prawdą, bo globalne ocieplenie to nie będą pomarańcze pod Białymstokiem, tylko to będą intensywne i częste, ekstremalne zjawiska pogodowe, które będą niszczyć naszą gospodarkę. Pan został na etapie jakiegoś spisku naukowców, co również nie jest prawdą, bo rozumiem, że wtedy w tym spisku nie uczestniczyły koncerny naftowe, węglowe, które mogłyby finansować znacznie więcej ludzi nauki. A zresztą raz próbowali to zrobić koncern Exxon w latach 80. sfinansował własny zespół klimatologów, żeby opracowali badania dotyczące tego, jak emisje wpłyną na klimat. I oni powiedzieli dokładnie to samo, co ich koledzy. Przecież pracowali za pieniądze koncernu naftowego. I panie pośle, ja mam takie pytanie, bo tutaj wspomniał pan o prawdzie, wspomniał pan o tym, że największym błędem polityka jest opierać się na nieprawdziwym obrazie rzeczywistości. Ja chciałem zapytać, kiedy pan zacznie mówić prawdę o klimacie? Tą prawdę, która jest ugruntowana bardzo dobrze na płaszczyźnie naukowej, bo pan wprowadza w błąd swoich wyborców. I my niestety ponosimy konsekwencje długoletniego wprowadzania Polaków w błąd na temat klimatu, bo nasze państwo nie jest przygotowane na politykę klimatyczną. Dla Polski polityka klimatyczna to jest przede wszystkim działalność motywowana czynnikami ekonomicznymi. My musimy nadążać za Europą w tej kwestii ze względu na ekonomię, o której pan tak często mówi, a pan niestety i wszystkie w zasadzie rządy po 89 roku, wszyscy politycy głównego nurtu
utwierdzali Polskę w takiej węglowej pułapce. Zostawiliśmy transformację energetyczną odłogiem i efekty tego widzimy w tym momencie na naszych rachunkach za energię elektryczną. To nie jest to, co mówią te billboardy rozwieszane na ulicach polskich miast, że my teraz płacimy za politykę klimatyczną Unii. Nie, my płacimy za nasze zaniedbania. My nie płacimy za walkę z globalnym ociepleniem, my płacimy za naszą walkę z walką z globalnym ociepleniem. Więc chciałbym tutaj zapytać raz jeszcze, kiedy pan zacznie mówić o prawdę o globalnym ociepleniu. Odwołam się jeszcze tylko na koniec do Margaret Thatcher, która tutaj również była przywołana. Ona już w latach 80. powiedziała, że to my, konserwatyści, jesteśmy przyjaciółmi Ziemi. Myśmy ją dostali nie na własność, tylko na dzierżawę z klauzulą odpowiedzialności za wyrządzone szkody. I my wiemy doskonale w tym momencie, nauka wie, jakie szkody może wyrządzić Ziemi nam, tylko ludziom, naszej infrastrukturze, naszej cywilizacji, zmiana klimatu. Ta nienotowana, jeżeli chodzi o tempo w historii naturalnej Ziemi, zmiana, którą my spowodowaliśmy. Więc może czas się na to przygotować. Więc panie pośle, kiedy pan zacznie mówić prawdę o klimacie? Kiedy pan wreszcie wyprowadzi swoich wyborców z platformy? Panie Kubie, niech pan zostanie chwilę na linii. Mam zdanie na linii, tak. Proszę pana, to jest petycja o principie, elementarny błąd, prawda? Pan mówi, że nie należy, że nie należy tutaj się kierować tym, co jest przyjęte. A potem pan mówi, dokładnie, że to człowiek spowodował ten globalny ocieplenie. Nie, ja mówię, czyli że trzeba się kierować tym, co mówią naukowcy. No dobrze, ale proszę pana, przede wszystkim pan powiedział na początku, że mamy trzymać się faktów. Otóż pan nie mówi o żadnych faktach, tylko pan mówi o tym, co będzie za 200 lat. To nie jest fakt. Nie, ja mówię to jest pana wymysł. Nie, o tym, co jest teraz. Zmianie klimatu. Ale teraz, proszę pana, mówmy o zmianie klimatu. Ja pamiętam zimy, jak miałem lat 15, 20. Ale pana pamięć nie jest tutaj żadnym dowodem. Ale chwileczkę, ja pamiętam te zimy, jakie one były. Znacznie większe niż teraz. Lata były też cieplejsze, nawiasem mówiąc, ale zimy były znacznie ostrzejsze niż teraz. I pan sobie policzy, ile nasza gospodarka zarabia na tym, że takich zim nie ma. Pan sobie policzy, gdyby teraz było minus 30, ile byśmy wydali przy tych cenach gazu na ogrzewanie mieszkań, na ogrzewanie fabryk, na usuwanie śniegu. Nie pan sobie policzy, ile na tym tracimy. Gwałtowne zjawiska pogodowe, które będą uderzać w nasze rolnictwo. Ile będziemy tracić na przykład huraganach, które będą niszczyć naszą sieć elektroenergetyczną. Ile będziemy tracić na przykład powodziach, które będą następować po sobie z gwałtownymi suszami. Pan mówi o tym, co będzie, a ja mówię o tym, co jest. Nie, ja mówię o faktach. To już jest. Panie pośle, mówię o tym, co już jest. Ale ja mówię o faktach. Widział pan u nas powódź? Ale to po kolei. A pan nie widział powodzi w Polsce? Bo to chyba... Ale niech pan się zdecyduje, czy nastąpi tragiczna susza, czy nastąpi potworne powodzie, bo niech pan się zdecyduje, bo ja słyszę raz panie tak, proszę, tak. Właśnie o to ale chodzi w zmianie klimatu, że to jest destabilizacja obecnych warunków klimatycznych i gwałtowne powodzie następujące na przemian z okresami suszy bardzo intensywnej, godzącej w rolnictwo, coś, co może być konsekwencją tejże zmiany. Paradoksalnie nawet uderzenia zimy. To są warunki... Rezerwania wiru polarnego. Na chwilkę. Panie Kubie, to co pan mówi, ekstremalna pogoda i powodzie, to jest akurat Nil, Dolina Nilu, dzięki temu kwitła. Był to najbardziej żyzny fragment ziemi, Dolina Nilu, gdzie panie była Boże, wysoka temperatura i Nilu, powodzie. To nie jest nic ekstremalnego, to jest coś, co się zdarza regularnie. Natomiast my tu mówimy o zaistnieniu wydarzeń. No to pan mówi, że się będzie zdarzało regularnie. My tu mówimy o wydarzeniach, które będą przekraczać nasze możliwości adaptacji i będą niekontrolowalne, nieprzewidywalne i nie będziemy w stanie się do nich przystosować, ani im przeciwdziałać. My mówimy o zagrożeniach dla trwałości naszego gatunku, jeżeli chodzi o pewną perspektywę czasową i o trwałości naszej cywilizacji w rozumieniu układu społeczno-gospodarczo-politycznego. Zacznijmy od początku. Jak rozumiem, konflikt między wami, konflikt może za duże słowo, dotyczy tego, że zdaniem pana Jerzego Korwin-Mikkego człowiek nie powoduje globalnego ocieplenia, zdaniem pana Jakuba Wiecha powoduje. W niewielkim stopniu człowiek powoduje, bardzo niewielkim, pomijalnym więcej, ale chcę powiedzieć otwarcie. Panie Jakubie, pamięta pan, jak wyglądała Ziemia 200 lat temu? Jak? No nie pamiętam, bo nie jaka była nauka i technika? Niech pan pomyśli,
jak zamiast zwalczać globalne ocieplenie, dajmy pieniądze na naukę i nauka za 200 lat sobie na pstryknięcie palca poradzi z tym globalnym ociepleniem. Dlaczego pan uważa, że człowiek za to nie odpowiada? Bo naukowcy twierdzą, że człowiek odpowiada, a pan uważa, że nie. No bo równie dobrze jędka jednodniówka mogłaby twierdzić, że uwaga, dzisiaj o 7 rano jest 10 stopni, o 9 jest już 14 stopni, o 11 jest 25 stopni, rany boskie za 40 godzin będzie 60 stopni. To są normalne cykle klimatyczne, które występowały nieraz w historii. Nie, panie pośle, to nie są normalne cykle. Jak to nie? No, bo my mówimy o... Chociażby globalne oziębienie, które trwało od roku 1250 mniej więcej do 1650 i globalne ocieplenie, które było przedtem. I tak samo to ludzie nie było z Afryki... globalne ochłodzenie, ani globalne ocieplenie, panie pośle. Ale niech pan myli podstawowe pojęcia. Jeżeli te zmiany, mówimy o ociepleniu, o na przykład optimum klimatycznym, średniowiecznym, albo o małej epoce lodowej, to były zmiany regionalne. Nie miały tego charakteru, jaki mamy obecnie. A obecna zmiana klimatu, której częścią jest globalne ocieplenie, jest nienotowana, jeżeli chodzi o swoje tempo i zakres w historii geologicznej Ziemi, którą znamy. Ona nie ma odzwierciedlenia w historii geologicznej Ziemi, którą znamy. A mamy bardzo dokładne dane na płaszczyźnie ostatnich około 10 tysięcy lat i sięgające rekonstrukcje klimatu Ziemi nawet do 500 milionów lat. Wiemy o tym. I klimatolodzy, którzy patrzą na obecność zmiany klimatu, to są ci sami ludzie w dużej mierze, którzy patrzyli na nią w latach 80. I ich modele się sprawdziły. I oni mówią teraz, co będzie za kolejne 40 lat. I ich prognozy są bardzo złe dla nas. Więc dlaczego mamy ich wierzyć, skoro już ich prognozy się raz sprawdziły? Widzi pan, panie Jakubie, pan jest młodym człowiekiem. Ja jestem starszym od pana. I pamiętam w latach 60. Pamiętam w latach 60. raporty Klubu Rzymskiego, które dowodziły z wykresami, tabelami. Panie pośle, gdyby pan podpisywało się pod tym, wiedział, 80% uczonych na świecie, że nastąpi katastrofa klimatyczna, nastąpi potworne globalne oziębienie. Nawet taki film powstał. Nieprawda. Oczywiście, że panie tak. Pośle, gdyby pan i cała nauka na świecie to tłumaczyła, że tak to będzie. By pan wiedział, że są to opracowania, które miały służyć jako model do oszacowania skutków wzrostu wykładniczego. One nie prognozowały tego, co się wydarzy, tylko bazując na pewnych ograniczonych zbiorach danych... A czytał pan ten raport Klubu Rzymskiego, bo ja go mam w domu. Tak, ja go znam i wiem, co go on dotyczył. I pan, mówiąc, że tutaj będzie globalne ochłodzenie prognozowane przez Klub Rzymski, po prostu mówi pan nieprawdę. To były raporty, które sygnalizowały, jakie są zagrożenia wzrostu wykładniczego. Mówiły, że pokazać, nastąpi brak węgla, nastąpi brak ropy naftowej, nastąpi brak żelaza. Przyjmując wszystko za założenie tylko te złoża, które były odkryte i ustalone w momencie ich stworzenia, nie uwzględniając nowych złóż, które będą eksploatowane. Dlatego nie były one, i to jest wprost wyrażone w tych raportach, nie były one prognozą tego, pana, co ma się to wydarzyć. Był humbug robiony przez zwariowanych profesorów. No. Nie, panie pośle, to jest manipulacja, którą używają tacy ludzie jak pan, chcący zaburzyć związek między społeczeństwem a nauką, chcący podważyć reputację naukowców społeczeństwa. Nie, bo są naucy i są gęgacze, którzy powtarzają jak gęsi, bo się to opłaca. W tej chwili profesor, czy pan mi zaprzeczy, kiedy powiem, że profesor, który powie, że z tym globalnym ociepleniem to nie jest całkiem tak, będzie potępiony, a profesor, który powie, że tak, rzeczywiście globalne ocieplenie, to dostanie od razu... nagrody i awans na uczelni. Tak jest, czy tak nie jest? Ale to nie tak chodzi jest, o to, tak czy ktoś wyrazi... Tak nie, jest, panie czy panie tak nie jest, tak nie jest. Jak to tak nie jest? Pan żartuje. Ludzie wyrzucają, ludzie z uczelni wyrzucają za negacjonizm. Z uczelni wyrzucają może za to. Jakiś no, gdyby profesor powiedział, że grawitacja nie istnieje, też byłbym za tym, żeby go wyrzucić z uczelni. No. Panie pośle, profesor Richard Lindzen, który przez lata kompromitował się, tworząc modele odstające od tego, co mówili jego koledzy, na przykład James Hansen, dalej pracuje jako klimatolog, więc to nie jest prawda, że są usuwani. Ja twierdzę, że opinia profesorów jest bez znaczenia. Chodzi o to, jakie oni dane przedstawiają, jakie oni mają dowody. Jeżeli ktoś ma dowody, to wtedy może zabrać... Ale na co dowody? Na to, co będzie za 200 lat? Na przykład dowody na to, że obecna zmiana klimatu nie jest spowodowana działalnością człowieka. Takich dowodów nie ma. Nikt takich dowodów nie przedstawił. Więc może pan zapytać sobie sławetne pytanie, czy ma pan dowód? I wtedy świat nauki powie, no właśnie, nie że ma nie mamy dowodu na ma to, że to nie człowiek odpowiada za tego. Pan nie jest w stanie przewidzieć pogody za 5 dni, a pan chce przewidzieć pogody za 200 lat. Nie jesteśmy w stanie, panie pośle. Gdybyśmy nie byli w stanie przewidzieć pogody za 5 dni, to by nie było możliwości ruchu lotniczego, ani nie bylibyśmy w stanie prognozować tego, jak będzie wyglądać generacja energii.
energii ze źródeł odnawialnych, a robimy to, operatorzy systemów dystrybucyjnych czy energetycznych robią to bardzo dobrze. Możemy to przewidywać. Więc panie pośle, nie ma ani jednej pracy naukowej, która podważałaby teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia. Gdyby to było, gdyby była taka praca, nie mielibyśmy teorii naukowej antropogenicznego globalnego ocieplenia, bo teoria naukowa to jest ukoronowanie długiej ścieżki badań, dociekań, dowodzeń, prób obalania tej teorii i dopiero kiedy to się wszystko wybroni, wtedy jest teorią naukową. Dlatego to jest taki mocny właśnie, dowód. I tak właśnie stworzono teorię Ptolemeusza. No, wie pan, tutaj to mówimy jednak nie o... To był efekt długoletnich prac naukowych, proszę pana, obserwacji i tak dalej. Tak. Tutaj mówimy o mechanizmie dosyć mocniej skomplikowanym, jeżeli mówimy o fizyce atmosfery Ziemi i te dowody, na których została oparta teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia, były zbierane przez dekady, przez naukowców pracujących w różnych krajach, pod różnymi reżimami, na różnych uczelniach i żaden z nich nie znalazł dowodu przeciwnego. Dlatego to jest teoria naukowa antropologiczna. Ale nie ma pan żadnego dowodu na to. Nie ma pan żadnego dowodu. Mamy mnóstwo dowodów. Proszę pana, no nie ma dowodu na to, że coś się dzieje dzięki czemuś. To jest tylko co najwyżej hipoteza naukowa. Niech pan mi wytłumaczy, dlaczego? Jeżeli pan widział obrazy Bruegela, czy załóżmy w Polsce też sobie murarze. Jeżeli pan widział zimą w wieku XVII, czapy śniegu, ale takie czapy śniegu, proszę pana, zimą, jakie były, i wtedy temperatura była co najmniej o 5 stopni niższa niż obecnie. Co spowodowało, nie, panie, że temperatura wzrosła o 5 stopni? Obecnie, gdyż w roku 1600, mniej więcej do roku 1800, ja znam ten pana dowód, temperatura jest w stosunku do obecnej temperatury średniej globalnej temperatury była niższa około 1,4-1,5 stopnia Celsjusza. A skąd pan to wie? Bo mamy rekonstrukcje temperaturowe oparte między innymi na rdzeniach lodowych. Pan wybaczy, ale pan wybaczy. Chyba nie ma sensu całą końcówkę programu przegadać na temat klimatu. Oczywiście. Bardzo dziękuję za telefon i za dyskusję. Również serdecznie dziękuję. Dziękuję, ale tu znowu wrócę do tego, że tak jak pan mówi o tej demokracji, że to nie jest z tą demokracją w porządku, że człowiek, który się na czymś nie zna, ma takie same prawa jak ktoś, kto się zna. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe, żeby pan się znał na wszystkim i mam takie podejrzenie, mam takie podejrzenie, że na kwestiach ocieplenia też pan się zna mniej niż wszyscy naukowcy, którzy na tym siedzą od rana do wieczora. Wyłapać nonsensy w tym, co ci ludzie mówią. A na koniec uważa pan, że macie takie samo prawo głosu, że tak powiem. Tak, tylko że widzi pan, z panem Wiechem można jeszcze rozmawiać. On jeszcze nie jest szaleńcem. To jest człowiek, który jeszcze nadaje się do naprawy. Można go jeszcze przekonać. On w tej chwili wierzy w te bzdury. Chyba się panu nie udało. On wierzy. Poczekamy 10 lat. On wierzy w te bzdury jeszcze, bo to przejdzie. Za 10 lat ludzie tak samo nie będą w to wierzyli, jak dzisiaj nie wierzą już w teorię tam klubu rzymskiego. Dokładnie tak samo będzie. Już w tej chwili się nie mówi już o globalnym ociepleniu, tylko o walce ze zmianami klimatu, bo już nie wiadomo, czy teraz będzie globalne ocieplenie, czy oziębienie. Już nie wiadomo, jak to jest. Natomiast już słyszę coraz więcej teorii, że nadchodzi potworne globalne oziębienie. Tak samo traktuje z przymrużeniem oka. To są cykle po prostu i nie wiemy, jakie będą, bo to, że jest taki cykl, to nie wiadomo, jak będzie dalej, bo przecież ten cykl może nakładać na inny cykl, prawda? Więc nie możemy tego przewidzieć. W sumie się naukowcy to mogliby zająć się grabieniem liści czy coś takiego, zamiast bawić się na wróżkę. Nie, ale wie pan, futurologia tak jest... trochę pan podchodzi do Futurologia, nie, ja cenię naukę, która mówi mi o faktach. I również oczywiście o przyszłości, bo savoir c'est prévoir. Tylko niestety, jak do tej pory oni się na ogół mylą. A poza tym jeszcze raz mówię, nie widzę nic złego w tym, że jest cieplej. Przeciwnie, jest bardzo dobrze. Tak? Ludzie nie umierają z zimna, gospodarka kwitnie. Dzisiaj dwie osoby umarły w Krakowie, bo burza przewróciła dźwig. To są między innymi skutki globalnego ocieplenia. Gwałtowne burze, które kiedyś nie było. Pan mówi, że pan pamięta srogie zimy. Ja trochę srogich zim już pamiętam, ale nie pamiętam zim z takimi burzami jak teraz. To jest taki sam dowód anegdotyczny. Takich burz nie pamiętam zimą. Czasami się latem zdarzało, ale ile było, tych burz? Dwie? W tym roku? Tak. No nie, no gdzie?
Jak wejdę w swoje SMS-y, ile razy dostaję powiadomienia o tym, żeby nie wychodzić z domu, to mam całą skrzynkę. O Jezus Maria, dziennikarze robią histerię z byle czego. Ja zapewniam, że wychodziłem, ale zostawmy może. Zostawmy, odbierzmy kolejny telefon. Halo. Zostawmy może burzę. Witam serdecznie. Witam. Witam pana Janusza, witam pana Krzysztofa. Witam. Krzysztof z tej strony, Poznania. Powtórzam się chyba jeszcze raz. Mam trochę zarzuty do pana Krzysztofa. Było pytanie, które pozwoliły panu Januszowi się trochę obronić przed niektórymi głupotami, które mówi, ale nie zostało ono powtórzone, moim zdaniem, specjalnie. Pan Janusz jest znany dosyć kontrowersyjnych wypowiedzi. To proszę przypomnieć. Ja przypomnę, bo nie wiem, o co chodzi. Chodziło o pytanie, jedno z trzech. Które? No właśnie zapomnieliśmy to pytanie, proszę nam przypomnieć. To jest takie łatwe odbijanie piłki, ja po prostu przypominam o sytuacji. Ja teraz też oglądam live'a. A to możesz przypomnieć to pytanie, czy nie? Czy też je zapomniałeś? No nie, no tego konkretnego pytania nie przypomnę. No. Czyli masz pretensje do nas, że zapomnieliśmy o pytaniu, o którym ty też sam zapomniałeś? No, bo zostało to specjalnie ucięte. Aha. Jak to wycięte? Moim zdaniem. Spada moim pamięci? Zdaniem reżyserka miała powtórzyć nie, pytanie. Nie, były trzy pytania i niestety ja nie spamiętałem. Pan Krzysztof nie spamiętał i reżyserka też nie spamiętała. Tak. I teraz pan nie pamięta. No, więc dobrze, no to możliwe, że jest to mój błąd. Aczkolwiek chciałem zapytać, bez powtarzania kontrowersyjnych nazwisk, czy według pana Janusza, znany akwarelista, rzeczywiście dobrze prowadził kraj niemiecki i rzeczywiście było tak cudownie? Bo wydaje mi się, że nie było. Nie rozumiem. Pan chodzi o Hitlera? O to no ewidentnie tak. Proszę pana, ale przecież czego pan chce ode mnie? Ja nienawidzę wszystkich socjalistów z Hitlerem na czele, więc nie wiem, o co panu chodzi. Panie Januszu, ja powiem tak. Ja byłem wyborcą Konfederacji i przez taką osobę jak pan ten cały ustrój traci. Pan Mencen jest bardzo mądrą osobą, pan Krzysztof też, ale pan swoimi wypowiedziami szkodzi. Pan jest bardzo mądry. Ale pan powinien to używać mądrzej, wypowiadać się mądrzej. Ale co konkretnie jest pan chodzi z tym Hitlerem, bo nie rozumiem. O tym Hitlerem chodzi o to, że przez wspominanie tego człowieka tracicie poparcie, po prostu ludzie ale was nie chcą. Ale ja nie rozumiem. Jeżeli na przykład jacyś lewicowcy wymyślają na Hitlera, to oni nie tracą poparcie, tylko ja tracę poparcie? Ja nie rozumiem, dlaczego? Nie no, to podam panu przykład. No jeśli powie pan gdzieś nawet coś prawdziwego, typu za Hitlera były niższe podatki. Były niższe podatki, obiektywnie. Tylko pytanie, po co pan to mówi? Bo przecież jako osoba inteligentna musi pan wiedzieć, że potem będzie nagłówek. Janusz Korwin, Mikke, dwukropek, za Hitlera były niższe podatki. Na jaki będzie wniosek osoby, która przegląda jedynie tytuły i nagłówki? Janusz Korwin-Mikke chwali Adolfa Hitlera. Ja liczę, a ja tylko mówię, jak to działa. Mi nie chodzi o ten konkretny przykład. Dokładnie tylko dziwię się, że pan jako taki wybitny taktyk, strateg, szachista nie potrafi przewidzieć posunięć, które nastąpią. Ale ja liczę na 15% ludzi, którzy czytają, a nie tylko nagłówki. Resztę baranów mnie nie interesuje. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Za Hitlera były niższe podatki, co oznacza, że jaki mam potworny ustrój, że mamy wyższe podatki niż za Hitlera. I to jest sens mojej wypowiedzi, prawda? Obecny rząd PO tak samo, grabi mnie bardziej niż Hitler grabił mojego ojca. Co więcej, podatki za Hitlera szły na ogół na cel zbożny, jakim była walka ze Związkiem Sowieckim. Ja popieram. Natomiast dzisiaj podatki idą na nadawanie zasiłku dla bezrobotnych, co jest demoralizacją społeczeństwa. Człowiekowi, który daje zasiłki, należy poobcinać łapy, bo to jest demoralizacja. Dawanie człowiekowi za darmo jest demoralizacją. To jak już jesteśmy w ogóle przy tym temacie, to miejmy to już odhaczone, bo internet też o to prosi. Twierdzi pan, że nie ma dowodu, że Adolf Hitler wiedział? Nie ma dowodu. Ale czy na pana nos wiedział, czy nie? Trudno mi powiedzieć. Wie pan, że bierze pan pod uwagę możliwość, że nie wiedział. Sam się nad tym zastanawiam. Widzi pan, mam w domu książkę Andersa o wojnie sowiecko-niemieckiej. I na początku tej książki jest napisane, że Hitler zakazał przyjmowania obcych żołnierzy, tam Rosjan, Ukraińców, tam Tatarów i innych, bo my Niemcy sami się damy radę. Hitler potem objął główne dowództwo i w 1944 roku, pod koniec, dowiedział się,
że ma pod komendą dwie armie rosyjskie, dywizję ukraińską, cztery pułki Tatarów i tak dalej. Czyli jeżeli dowódca mógł nie wiedzieć, że ma pod swoją komendą dwie armie, to mógł nie wiedzieć również i... Zakłada pan, że mógł nie wiedzieć. Mógł nie wiedzieć, ale to jest mało prawdopodobne, ale mógł nie wiedzieć. O, i to jest właśnie cały pan. Dziękuję bardzo za telefon. To jest cały pan. Na koniec powiedział pan zdanie, że to jest mało prawdopodobne, ale powiedział pan 10 zdań świadczących o tym, że mógł nie wiedzieć i ludzie mogą pomyśleć, on faktycznie myśli, że Hitler mógł nie wiedzieć. Ale na koniec pan doda, to jest mało prawdopodobne. Dobra, ale mógł nie wiedzieć. No po prostu jeszcze raz. Każdy sąd musiałby go za to uniewinnić. Dobrze. Bo w sądzie obowiązuje zasada, prawda, in dubio pro reo, czyli w wypadku wątpliwości na korzyść oskarżonego. Mm. I niestety sąd musiałby go, jego można skazać, było na karę śmierci za wiele innych rzeczy. Ale akurat za Holokaust trzeba było go uniewinnić. Co więcej, nie ma żadnej przesłanki. Widzi pan, jest prosty argument. Jest nagroda 175 tysięcy funtów brytyjskich. To znam. Chciałem tylko, gdyby ktoś chciałem miał ten tylko dowód, sprawdzić, czy pan w to wierzy, czy nie wierzy. Gdyby, no wyszło gdyby, na to, gdyby ktoś że pana miał... zdaniem wiedział, uważam, tylko nie ma pan uważam, że to jest mało prawdopodobne. Tym niemniej to jest ciekawe, że nie ma żadnego świadectwa, nawet tego, że Frau Schmidt słyszała, że Frau Hermann słyszała, że Hitler powiedział, nie ma cienia przesłanki. Dobrze. To jest ciekawa sprawa. A w ogóle, jak już przy tym jesteśmy, bo... Te wypowiedzi pańskie wracają jak bumerang. I przed każdymi wyborami też do pana wracają. Czy jest jakaś wypowiedź, której pan się faktycznie wstydzi? Mówi, kurczę, nie powinienem tak tego powiedzieć, bo nie, z perspektywy czasu nie jestem w stanie tego wybronić. Albo to było tak nieszczęśliwe, że nas przez samego siebie straciłem ten 1-2%. Wybronić to zawsze się mogę chyba, prawie wszystkiego, co powiedziałem. Być może się znajdzie coś, co... czego nie wybronię, ale to w tej chwili sobie nie usiadałem czegoś takiego. Chyba to z tą pedofilią. Z tą pedofilią? Co z pedofilią? No, że lepiej dać dziecko pedofilowi no, niż na edukację Ja wolę, jak pedofil poklepie mi córkę po pupie, niż oddać na lekcję wychowania seksualnego z całą pewnością. Czyli z tego pan się wysłuje? Córka paroletnia poklepania po pupie nie odbiera w ogóle seksualnie. To a wsadzania palca w pupę? A to już jest seksualne oczywiście. A, to już pan nie popiera? Nie popiera, tylko mówię, wie pan, mówię o lekkiej pedofilii, wyraźnie. No, tak, absolutnie wyraźnie. Czy się kończy lekka? No właśnie gdzieś między jednym a drugim. Wie pan, ten pedofil sobie tam, wie pan jak to... Wie pan, nie wiem, nigdy nie byłem pedofilem. Wie pan, ja też nie byłem pedofilem. Wie pan jak to jest, jak dwóch pedofilów ogląda sobie dziewczynki, które grają tam w serso, w spódniczkach, posapują zadowolenia. Jeden mówi, widziałeś ten w niebieskiej spódniczce? Nie chcę dowcipów o pedofilach słyszeć. To jest dyskryminacja. Tak, dyskryminuję pedofilów. Ale my się wyśmiewamy z pedofilów. Nie wolno się wyśmiewać. Pan chce chronić pedofilów? Pan chce chronić ich przed ośmieszeniem? Dlaczego pan chce chronić pedofilów przed ośmieszeniem? Czyli tej wypowiedzi pan się nie wstydzi akurat o wysyłaniu dzieci do pedofilów? Nie. Natomiast bardzo... Czy jakby w szkole był wybór, tak jak jest religia albo etyka, czy edukacja seksualna, czy bardzo, zajęcia z pedofilem, to pan bardzo mówi zajęcia z pedofilem. Ważny jest, proszę pana... Ważny jest element ewolucyjny. Ludzie mówią, że religia jest zła, to i tego uczy nieprawdy. Dobrze, ale element ewolucyjny jest prosty. Narody, które uczyły religii, konkretnie chrześcijańskiej, podbiły cały świat. Natomiast narody, które zamiast religii uczyły w szkołach seksu, no w tej chwili niedługo staną się łupem Arabów. Co dowodzi, że lepsza jest z dwojga złego, jeżeli ktoś tak chce takiego sformułowania, nauka religii niż nauka seksu w szkole. I tyle. Ja jestem po prostu naukowcem. Przed chwilą w sprawie globalnego ocieplenia nie był pan. To ja jestem naukowcem, tamto jest banda baranów, a nie naukowcy. Nawiasem mówiąc, to jest wśród naukowców typowe, że jedni naukowcy wyzywają innych od baranów. Tak? Skończył pan jakieś naukowe studia? No ja jestem magistrem akurat filozofii. No właśnie. Filozofii, ale oprócz tego studiowałem kilka innych kierunków. Ale żadnego tego rodzaju. Ale dlaczego ja wiesz, logika pokazuje znalezienie błędu w wypowiedzi przeciwnika, go dyskwalifikuje. Ale pan nie znalazł. Pan tylko powiedział, że znalazł. Jak to nie? Pan tylko powiedział, że kiedyś było więcej śniegu. To jest cały błąd, jaki pan znalazł. Jak to tylko jeden? Jak to? Przecież pokazuje panu wyraźnie. Na przykład oni mówią, że ilość helu, która tam narasta w tym, czy wodoru, już nie pamiętam w tej chwili. Naukowiec by pamiętał. Jest, no, wie pan, ja mam tyle rzeczy na głowie, że nie muszę pamiętać tego. Ale to powoduje, że się Ziemia coraz bardziej ociepla.
Ale na Marsie, co prawda jest to oddzielony dalej od Słońca, jest mniejszy. To trzeba to podzielić przez bodaj półtorej czy nawet dwa. Też nie pamiętam dokładnie przez ile, to kiedyś liczyłem. I proszę pana, ale tam jest sam ten hel. Tam powinno być bardzo gorąco, a jest zimno. Z czego wynika? Ale Mars jest 100 milionów kilometrów dalej od Słońca. Tak, ale liczyłem, jaka jest powierzchnia. Jaka jest powierzchnia Marsa w stosunku do tego? Oczywiście, że dostaje znacznie mniej promieniowania słonecznego. Ale nie sądzi pan, że mimo to powinno być, no to gdzie nie wolno używać argumentu, że ten gaz spowoduje większe ocieplenie. I tyle. Akurat wiedziałem, że pan to może powiedzieć. Mam tu takie coś tu napisane na ten temat przez mądrą osobę. Mars ma zupełnie inne ciśnienie atmosfery utrudniające zatrzymywanie ciepła. Nie ma oceanów, leży prawie 100 milionów kilometrów dalej od Słońca. Porównywanie bezpośrednie z klimatem na Ziemi jest bez sensu. Ale czy powiedział, ile razy mniej dostaje energii słonecznej? Raptem chyba dwa razy, czy coś koło tego. Bo 100 milionów to jest daleko, ale w porównaniu z odległością Ziemi od Słońca to nie jest tak dużo. Także ja to liczyłem. W tej chwili nie pamiętam cyfr, bo ja niestety w tym wieku nie mam takiej pamięci. Mam to policzone i każdy może sobie samo policzyć, jaka jest, o ile mniej dostaje Mars energii słonecznej, niż Ziemia. To odbierzmy telefon. Halo? Żaden problem. Halo, halo? Halo, halo, dobry wieczór. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie. Szymon z Piły z tej strony. Słucham rozmowy panów z zainteresowaniem wielkim. I zanim zadam pytanie, chciałbym skomentować krótko kilka kwestii, w których troszkę chciałbym stanąć w obronie pana Janusza, bo niestety momentami ta rozmowa przypomina mi dialog pana Krzysztofa z Marcinem N. I tutaj pierwsza kwestia to, co pan Janusz powiedział na temat zarządzania miastem Warszawą i finansami. Oczywiście, że liczy się pieniądz i powinniśmy inwestować w to, co ma sens dla jak największej liczby ludzi w centrum, niż tworzenie czegoś specjalnie dla 5 osób, które mieszkają dalej. Więc jeżeli ktoś nie kieruje się ekonomią w kwestii zarządzania aglomeracją, przegra i marnuje pieniądze. Druga rzecz to Białoruś. To jest tak, Krzysiu, jakbyś miał mieszkanie w środku, a twoi sąsiedzi dookoła by mieli mieszkania, w których mocniej wieje wiatr. No gówno cię obchodzi, czy twojemu sąsiadowi jest zimno, czy nie. Po prostu cieszysz się, że tobie jest ciepło i masz mniejszy rachunek za gaz. I tak samo jest z nami, z Rosją i Białorusią. I trzecia rzecz to jest moje pytanie, bo rozmawiacie tu panowie o nauce. I czy pan Janusz zna takiego pana jak Franz Zalewski? Kto? Franz Zalewski. Zalewski? Nie, chyba nie. Albo to może Avi Loeb, to jest taki fizyk izraelsko-amerykański. Nie, nie znam. W każdym razie to są panowie, którzy są naukowcami z wykształcenia. Pan Franz Zalewski jest geologiem, który na własną rękę, finansując własne badania, prowadzi po całym świecie, Europie, badania geologiczne i udowadnia, że historia, która jest napisana przez naukowców, jest nieprawdziwa. I każdy jeden profesor go wyśmiewa, nikt nie chce dać publicznych pieniędzy na jego badania, bo każdy puka się w głowę, kiedy on udowadnia badaniami geologicznymi, które przedstawia, że on nie ma racji i każą mu się zamknąć tylko dlatego, bo ich książki straciłyby sens i przestałyby mieć jakiekolwiek znaczenie. To jest typowe właśnie pokazanie, bo jak my cenimy uczonych, którzy pracują za własne pieniądze, a jeżeli uczony pracuje za pieniądze państwowe albo wielkich firm, to on już jest czynownik, on już nie jest uczony. Uczony za bardzo nie ceni chyba, co? Cenię, ale nie tych, którzy biorą pieniądze państwowe. Jak ktoś jest na państwowym etacie, to już jest podejrzany. Okay. Bo musi mówić to, co... Tylko dokończę i zwalniam linię. Jeszcze drugi uczony, o którym wspomniałem, Avi Loeb, to jest profesor izraelsko-amerykański. Tak, ja to chyba tak. Widziałem jego tak. Mhm. On się zajmuje fizyką generalnie, astrofizyką. I jakiś czas temu udzielił bardzo długiego wywiadu w podcaście Joe Rogan Experience i tam rozdyskutowali moment, w którym pojawił się w naszym Układzie Słonecznym obiekt Oumuamua tak zwany. Tak. I ten pan tam opowiada, że jego koledzy naukowcy zamiast wybuchnąć ekscytacją, że jest coś nowego do zbadania w końcu, coś czego nie znamy, na nich padł blady strach, że wszystko to, co oni do tej pory wymyślili,
nagle pójdzie do piachu i oni będą musieli, nie daj Boże, badać wszystko od nowa. I on nie mógł tego zrozumieć. Niestety. I taką tylko refleksję mam na temat panów rozmowy. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dziękuję panu za tę cenną uwagę. Rzeczywiście tak jest. Uczeni są przywiązani do swoich teorii i Feynman w swoich wykładach z fizyki mówi, że nowe teorie wygrywają wtedy, kiedy zwolennicy starych wymrą. I niestety muszą wymrzeć ci idioci, którzy wygadują to o tym globalnym ociepleniu, bo ich nikt nie przekona. Oni z tego żyją, oni dostali nagrody za to, oni dostali awans. A bierze pan w ogóle pod uwagę sytuację, że... Czy wszyscy naukowcy mają rację? Taka możliwość oczywiście istnieje. Przekonamy się o tym za 200 lat. Tylko powtarzam jeszcze raz. Za 200 lat nauka nasza zrobi takie postępy. I zobaczcie, różnicę 200 lat temu i dzisiaj. To jest przepaść. I za 200 lat będzie... Też będzie przepaść i nauka sobie wtedy poradzi na styknięcie palca, z tym globalnym ociepleniem. Się nie musimy przejmować. Nie ma się niczym przejmować oczywiście. Trzeba się cieszyć, że jest cieplej. Pan jest wielkim optymistą. Trzeba się cieszyć, że jest cieplej. I tyle. No, dzieci się martwią, że śniegu nie ma. No to już trudno. Ale, ale za to jeżdżą na rowerkach i deskorolkach. Więc wie pan, to no nie wiem, w taką pogodę jak dzisiaj to raczej nie wychodziły z domu. No to słabo to wychodzi, ale może będzie cieplej, spokojnie. Ja panu powiem, to jest najlepiej to w telewizji oglądać. Jest dyskusja z takim, z panem Wiechem czy kimś takim. Dyskusja, tu siedzą panu, że tutaj nastąpi globalne ocieplenie, tutaj powodzie nas zaleją, susza będzie generalnie i tak dalej. Kończy się, proszę pana, ta audycja. Jest pogodynka. Profesor, mam dobrą wiadomość. Jutro będzie cieplej. I to jest prawdziwa. Ta druga będzie prawdziwa, a to pierwsze to są bzdury wymyślone z palca, bo szczerze mówiąc, nikt nie wie, co będzie za lat 50 czy 100. To są pewne przypuszczenia, są hipotezy, bardzo prawdopodobne czy nie. Ale powtarzam, oni mówią, że za 200 lat temperatura wzrośnie nawet o 2 stopnie. Czy pan sobie zdaje sprawę, że jak wzrośnie o 2 stopnie, to znaczy, że temperatura w Polsce, w Warszawie będzie taka jak w Katowicach. Czy pana to przeraża? Jeśli wzrośnie o 2 stopnie, to znaczy, że takie burze jak dzisiaj będziemy mieli co 2 dni. A w Katowicach są takie burze? Nie, ale chodzi o gromadzenie się, bo tu Tomasz Rożek i ładnie to wszystko tłumaczył, można znaleźć ten odcinek. Mówił o gromadzeniach się po prostu w atmosferze. No ale przecież w roku, czynników, które sprawią, w roku 900. Które sprawią, że niestety, ale będziemy żyli w świecie drastycznych zjawisk pogodowych. W roku 800-900 temperatura była właśnie taka jak za 200 lat, mniej więcej. Tak samo były migracje z Afryki, ludy poparły na Europę, bo było tam za ciepło. Tak samo jak teraz Maurowie zajęli Hiszpanię, południową Francję. Tak samo jak teraz było. I kroniki nie wspominają. Naukowcy mówią, że to źle, że jest cieplej. To pan się cieszy, bo lubię ciepło. Niech pan mi to powie. Jak można było pójść do sklepu w samych majtkach? Ja wiem, że pan lubi ciepło i było ciepło, ale jak można tak zrobić? Nie rozumiem. Wiele razy to robiłem w życiu. Chodzi pan do sklepu w samych majtkach? Oczywiście, tylko że odpust nie jest niestety miejscowością czasową. To trochę głupio, ale wie pan, ja musiałem szybko coś kupić. Szybko nie pomyślał pan, się waliło, że było spodnie. A kto może zrobić zdjęcie? Ja nie przykładam się świecie. Zdjęcie, no idzie pan między ludzi. Ale co się stanie? A co ja jestem? Chodzę nago? Nie rozumiem. A w sumie co za różnica w majtkach czy nago? Facet w slipach. Slipach, to były slipy normalne, jak pan sobie zobaczy na zdjęciu. Facet w slipach nie jest niczym ani przyzwoitym, no bez przesady. Ale trochę dziwacznym, można powiedzieć dziwakiem. No trochę dziwacznym rzeczywiście. Ale nic się to jakby było globalne ocieplenie takie na maksa, to by pan cały czas w slipach. No i wszyscy by wtedy chodzili w slipach. I byłaby to norma. Oczywiście. Okej. Okay. Odbieramy ostatni telefon. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Akurat taka dobra przyjemność mnie trafiła, że się wreszcie do was przez cały program zadzwoniłem. I chciałbym kilka słów powiedzieć, przede wszystkim do pana Jana. I głównie chodzi o kwestię, straszny pogłos mam od was. Chodzi głównie o kwestię ocieplenia, bo ocieplenie jest związane z tym samym, co nasz organizm. Wynika to z tego, że jądro Ziemi jest wartością ujemną, jakże Słońce jest wartością dodatnią. Aby wszystko miało funkcjonalność, płaszcz Ziemi musi mieć wartość neutralną. Przepraszam pana, ale przepraszam bardzo, ale nie zgadza się pan. Jądro Ziemi ma wysoką temperaturę. Temperatura ta rośnie i całkiem możliwe jest, że jednym z powodów, dla których rośnie temperatura, jest wzrost temperatury jądra Ziemi. Jądro Ziemi właśnie właśnie temperatura rośnie. Łatwiej wyjaśnię. Otóż pana organizm
jest związany z tej samej wartości, co E równa się MC kwadrat, a mianowicie energia. Mogę dokończyć? Zaraz zobaczymy, co pan mi na to powie. Ja najpierw chciałbym dokończyć swoją myśl, ponieważ akurat trafił pan na kogoś takiego, kto jakby to ująć, bezapelacyjnie potrafi... Pytanie. Tak, tak. Chodzi o to, że jeżeli organizm ma wartość ujemną, to zaraża wartością ujemną rozum. I rozum w zależności od sytuacji jest ujemny, z ujemnym daje plus. Nie, no przepraszam, ja nic nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem też, przepraszam bardzo, ale... Ale chodzi o to, ostatnia próba, tylko proszę szybko. Zasada natury jest taka, że minus i minus daje plus, czyli chore coś plus chore daje chorobę. Stąd na przykład, jeżeli pan włoży kawałek lodu, tak, temperatury minus 10 do lodu minus 30, to będzie z tego plus wyjdzie, tak? Gdyby pan nie jadł przykładowo mięsa, to ciało nie byłoby chore i wtedy rozum też nie zarażałby się chorobą. I wtedy, dziękujemy bardzo za telefon. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. To może jeszcze jeden na koniec. Tak może jeszcze jeden, tak. Żeby lepiej skończyć. Żebyśmy zrozumieli, bo my jesteśmy za głupi, żeby to zrozumieć, to wymaga jakiejś kilka wiedzy. Kilka mam pytań z Twittera. Na przykład Patryk zapytał... Gdybyśmy mieli wiedzę jakąś, taką jak ten pan, ma jakąś głęboką wiedzę. Gdybyśmy mi tę wiedzę mieli, to byśmy mogli to ocenić. My nie mamy tej wiedzy. No właśnie. Pytanie z Twittera. Pan Patryk zapytał, jak odniesie pan do słów Roberta Gwiazdowskiego, że Janusz Korwin-Mikke nigdy nie chciał dojść do władzy? No to jest znowuż opinia pana profesora Gwiazdowskiego i pytam na podstawie czego jest ona, na czym ona jest oparta. Ja bardzo chętnie bym doszedł do władzy, tylko widzi pan, król o rany boskie znowuż ale zapomniałem, który chyba Karol, odmówił. Ten, co kupił królowej Karolinie. Nie. Odmówił wzięcia władzy we Francji, bo kazano mu drobiazg, żeby przyjął flagę trójkolorową. A on się nie zgodził. Wolał nie mieć władzy, niż przyjąć władzę z rąk ludu. Chciał mieć flagę białą z liliami, prawda? I czy on nie chciał mieć władzy? On chciał mieć władzę, ale pod warunkiem, że on będzie rządził, a nie, że będzie wybrany. To od razu pytanie Adriana. Jakim byłby pan królem? Królem byłbym takim, żeby się bali mnie przestępcy, natomiast dzieci by mnie oczywiście kochały i kobiety też, nawiasem mówiąc. Kobiety też? Tak. Okay. Proszę pana, nie widzi pan, jak kobiety kochały Adolfa Hitlera? Znacznie bardziej niż mężczyźni. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kobiety kochały Adolfa Hitlera. Kobiety by pana kochały. Znacznie większe potencjał niż mężczyźni. To nie znaczy, że jestem Adolfem Hitlerem. Ja tylko panu mówię, że kobiety lubią dyktatorów. I tyle. Także na pewno by mnie kochały. I po prostu panowałoby prawo. Mi się wydaje, że kobiety lubią na przykład Rafała Trzaskowskiego. On nie jest dyktatorem. Rafała Trzaskowskiego. To może w Warszawie lubią. To są, jakby to powiedzieć, dziwne osoby. W ogóle, jak to mówił największy filozof XX wieku, Mikołaj Dawila, miejski bruk rodzi tylko idiotów i zboczeńców. No niestety, on miał rację. To, co się dzieje w miastach, wielkich miastach, w miastach rodzą się tylko idioci i zboczeńcy? No nie tylko oczywiście, ale statystycznie no najwyraźniej widać. No, widać to gołym okiem. Mamy w tej chwili sytuację, w której najzdrowszy element jest w małych miasteczkach, czy tym razem w wielkich miastach, czają się, mówią Rosjanie, wie pan, tu chodzi o pieniądze, od żira biesica, czyli od tłuszczu się w głowach wywraca. Na przykład ci wszyscy idioci, wam też Gates, prawda? Pan Bill Gates, Bill Gates po amerykańsku, prawda? To jest człowiek, który, żeby zrobić karierę, musiał umieć myśleć logicznie. Musiał myśleć, inaczej jakbyś zrobił karierę. On zrobił karierę, dostał ogromne pieniądze i wygaduje teraz potworne kłopoty. Na przykład mówi, że trzeba zmniejszyć ilość ludności. I on wykłada ogromne pieniądze na zmniejszenie ilości ludności. I teraz jest, proszę pana, epidemia COVID. On wykłada duże pieniądze na walkę z COVID-em. Przecież powinien się ucieszyć. Ilość ludności się zmniejszy. Ona jest kompletnie nielogiczne. No jest nie. No, można wpływać na liczbę narodzin, ale jednocześnie nie wybijać tych, co już żyją. Tak, nie każe wybijać, tylko nie każe mu, żeby pod przymusem ludzi nie szczepił. Jeżeli ludzie dobrowolnie chcą... Widzi pan, dziennie, już mówiłem, umiera w Polsce na drogach 12 osób i z tego powodu nie kasujemy ruchu samochodowego. Ludzie chcą
Pan kiedyś powiedział, że powinno się jeździć jak najszybciej, żeby jak najkrócej ludzie, być na tym ludzie, ludzie chcą ryzykować swoim życiem. Nawet nie ryzykują swoim życiem, ale chcą mieć swobodę i jeździć. I tak samo ludzie chcą ryzykować swoim życiem, że umrą na COVID, a chcą się nie szczepić. Mhm. I można mieć, trzeba uszanować. Ja się zgadzam. Jak ktoś nie chce szczepić, niech się nie szczepi. Oczywiście. I koniec. No i tyle. I dyskusje o szczepionkach są bez sensu. Nie wszyscy ludzie sami sobie oceniają, że szczepionki są dobre czy złe. I koniec. Mhm. Tylko nie wiem, czy ludzie mają kompetencje, żeby takie rzeczy oceniać. Nie mają. Oczywiście, pytania, nie mają. Pytania z Twittera. Jak pan wspomina spotkanie z Friedmanem? Och, kilka spotkań miałem z profesorem Friedmanem. Byłem jeszcze u niego w domu w Kalifornii. Spotkałem go na zjeździe Montpellier Society. Spotkałem go w Monachium na zjeździe Międzynarodówki. No i również był moim gościem w Warszawie. Mhm. Tutaj najbardziej mnie zszokowało to, bo ja go zaprowadziłem do pana Lecha Wałęsy, który był wtedy prezydentem. I Lech Wałęsa mówi, no pan, to pan takie teorie, tak ciekawe, no bardzo ciekawy człowiek, no, dziękuję panu bardzo. Tak potraktował pan Wałęsa, laureata Nobla z ekonomii. No, to jest najbardziej szokujące z moich spotkań z Friedmanem. Ale szokujące jest to, że w ogóle ktoś taki jak Lech Wałęsa mógł być prezydentem. Jakby to powiedzieć, jego ostatnie wypowiedzi potwierdzają tę opinię. Okay. Ostatni telefon, halo, kto się dodzwonił? Dzień dobry, Aleksander, słychać mnie? Dzień dobry, tak. No to tak w sumie po prostu zadam jedno szybkie pytanie, bo z panem Januszem nie da się dyskutować, więc da po się, prostu... No, dyskutowałbym z... zresztą. To panie Januszu, dlaczego podpina pan pod siebie herb rodziny Korwin, skoro pochodzi pan z rodu Mikke? Ale, z niemieckiego rodu, swoją ale to niemieckiego rodu, no zgadza się z niemieckiego rodu. No. Trudno, co ja na to poradzę. Rodzina moja chyba nie miała niemieckiego herbu. Natomiast wie pan z tego co wiem i moją pamięć rodowa pamięta, to jest wtedy dawano za przejście na katolicyzm, moja rodzina protestancka była i za przejście na katolicyzm wtedy w Wielkim Księstwie Litewskim dawano herby i podobno stąd się wziął, ale co to ma znaczenie, czy niemiecki, czy nie niemiecki dzisiaj w ogóle, szczerze mówiąc, te sprawy nie mają większego znaczenia. Natomiast wie pan, moim zdaniem, jeżeli już mówimy o sprawach, Polska potrzebuje w tej chwili arystokracji. Polska potrzebuje arystokracji, tylko to musi być nowa arystokracja. Nie możemy się odwoływać do przeszłości. Mhm. Ludzie, często monarchiści, mamy w Polsce monarchistów. I oni myślą, że wróci jakiś tam król na białym koniu, prawda, z berłem. Nie, proszę państwa. Nową monarchię stworzy młody człowiek, taki jak Mentzen. Przepraszam, panie Januszu. Taki jak Mentzen, który ma swoich zwolenników, i przy pewnej bierności ludu on się mianuje królem, prawda? I znaczy najpierw się mianuje jakimś tam dyktatorem, czymś takim. Jeżeli będzie dobrym, to mianuje się królem. Nie robi pan mu reklamy. No właśnie, dlaczego robią mu reklamy? Nie, ludzie będą się bać głosować na niego. Dlaczego? Że zostanie potem dyktatorem, a tym królem. Ale dlaczego? Proszę pana, historia może, sobie powiedzmy, starożytni Grecy mówili tak. Najpierw był Złoty Wiek, czyli monarchia absolutna, oczywiście oświecona. No, oświecona, jak się trafił słaby król, to słaby król próbował pomóc kogo, tych arystoi, tych najlepszych. Prawda? No, oni jak już dali władzę tam i nie oddali tak łatwo, to jest ten srebrny wiek ludzkości. Prawda? Panie Janusz, tylko niestety, może ja skończę, dobrze? Ci arystoi się wyradzają, takie szlachta polska, która kiedyś walczyła dzielnie, a potem zaczęła uciekać z pola bitwy. Arystoi się wyradzają. I trzeba mieć zaciężnych żołnierzy, trzeba ich opłacać. No to trzeba było dać prawa wyborcze tym plutokratom, czyli burżują, byśmy ci powiedzieli, tak? I to jest brązowy wiek historii ludzkości. Pieniądze się też niestety szybko kończą i trzeba pozwolić ludowi, żeby musi sam bronić ojczyzny. To jest spiżowy wiek, czyli demokracja. W wyniku tej demokracji robi się coraz głupiej, bo coraz więcej ludzi dostaje prawa głosu. Dzisiaj w Polsce również idioci głosują, również ten przestępcy, mordercy głosują w więzieniach, również chorzy psychicznie głosują, mają dwór. Każdy ma prawo głosu. Niedługo obniżą do 16 lat, to już nie ma żadnego znaczenia. Jak już jest tak głupio, że już się nie da wytrzymać, to się nazywa ochlokracja, rządy motłochu. Przychodzi ktoś, bierze to za mordę, zaprowadza jakąś tam dyktaturę, tyranię i tak dalej. Jeżeli jest dobry, to ku ogólnej radości mianuje się królem i cykl zaczyna się od początku.
i żyjemy z całą pewnością w momencie ochlokracji. Z całą pewnością czekamy teraz na kogoś, kto weźmie to za pysk i wprowadzi prawo i porządek normalnie. Na to w tej chwili czekamy. Czy to będzie Mencen, czy będzie kto inny, to nie ma. Kaczyński, gdyby był, ja powiem coś straszną. Wszystkim się nie podoba Kaczyński. Gdyby Kaczyński był królem, to byłby dobrym królem. Znaczy miałby wady, bo nie ma syna. Ale byłby dobrym królem, bo nie musiałby kłamać, oszukiwać, nie musiałby przekupywać ludzi. Prawda? Zacząłby działać racjonalnie. On teraz 99% swoich działalności poświęca na to, kogo tu przekupić, kogo tu zrobić, żeby się utrzymać u władzy. A po co utrzymać, to on już nie wie, po co się utrzymać u władzy. Prawda? Panie Januszu, właśnie pan mówi na antenie, że tyran byłby dobrym królem. Tak, jeżeli tak. Tyrani to była normalna forma. W dzisiejszym języku słowo tyran ma odcień ujemny. Kiedyś to był normalny, było władza w Atenach 400 tyranów, to nie było nic ujemnego. To panu opowiem jeszcze historyjkę o tyranie Syrakus. Otóż kiedyś był tyran Syrakus, który był złym tyranem i on wiedział, że był złym tyranem, nawiasem mówiąc, ale dowiedział się, że w jednej świątyni jakaś stara kobieta się modli za niego. Więc kazał ją sprowadzić. Ona przyszła, popadła na twarz, prawda? Najsilniejszy tyranie. No dobra kobietą. Ty się modli. Dlaczego ty się modlisz za moje zdrowie? Najjaśniejszy panie, mam już 88 lat i przeżyłam już 9 tyranów. A każdy następny był gorszy od poprzedniego. Ponieważ gorszego od siebie już nie umiem sobie wyobrazić. To modlę się, panie, żebyś żył wiecznie. Ale widzi pan, dobrze, to się panu udało. Ale teraz mówiąc serio. Jak w Polsce nie było demokracji, to jednak Gomułka był lepszy od Bieruta, Gierek był lepszy od tego i Rakowski był lepszy od Gierka, bo nie było demokracji. A teraz co następny rząd, to jest gorzej, bo jest demokracja. I w Ameryce też pani mocy, co się dzieje. Ale chyba woli pan obecne czasy niż lata komuny. Tak, ale woli pan obecną twu demokrację niż... Tak, ale widzi pan, wtedy szło w dobrym kierunku, a teraz idzie w złym. I to jest nieszczęście. Idzie w złym kierunku. Wtedy szło w dobrym, o tyle, że się miało to wywrócić. No, to był jedyny, wie pan, jedyne dlaczego za ustawy Wilczka w 1988 roku, czyli za komuny, byliśmy najbardziej liberalnym państwem w Europie. Nawet włączając to księstwo Liechtenstein. Były to pół roku, rok, i się bogodziliśmy się okropnie. Wiecie pan, te wszystkie szczęki się pojawiały. Pan tego może już nie pamiętać. Szczęki się pojawiały, prawda? Ludzie zrobili pieniądze tam na wszystkich. Przecież wtedy można było pojechać na zachód z cysterną, zatankować cysternę ropą, i na rogu ulicy sprzedawać tę ropę z tego. To ludzie robili pieniądze. No to był wspaniały okres. To był rok niecały. Dzisiaj tego już się niestety powtórzyć, bo biurokracja już tak już opanowała, że nie da tego zrobić. No dobrze. Ale... halo, jesteś z nami jeszcze? Jestem. No dobrze. Panie Januszu, idąc z pańskim tokiem rozumowania, to najlepiej jakby to była powtórka z Chin, tak? Trzymać ludzi za mordę. Tak, dokładnie tak. Czyli silna władza i wolność gospodarcza. Dokładnie tak. Dziękujemy tak, bardzo. Silna władza, ale to... tak? Krzysiek, poczekaj jeszcze. Jeszcze tylko takie w miarę luźne pytanie na koniec. Panie Januszu Korwin-Mikke, jeśli pan jest teraz Korwin, to jest pan, jakby nie patrzeć, spokrewniony z Karoliną Korwin-Piotrowską, tak? Nie jestem spokrewniony, to jest tylko herb. Rodzin o herbie, herbie Korwin jest w Polsce chyba ze 30 czy 40, proszę pana. Moja rodzina, Korwin-Piotrowscy czy Korwin-Szymanowscy, to są bardzo stare rody, a moja rodzina to są arlewiści, prawda, zupełnie nowe i to w ogóle... Zostawmy te rody. Tak, zostawmy te rody. Dziękuję bardzo. Żadnego pokrewieństwa z panem Korwin-Piotrowską. W takim razie jeszcze na koniec, panie Januszu, załatwił pan sobie reklamę tym programem. Dobranoc. Co zrobiłem? Zrobiłem sobie reklamę? Chyba tak, ale też dobrze nie usłyszałem. Nie usłyszałem dobrze. Tak, że zrobił pan sobie reklamę. I jeszcze ze 3 pytanka z Twittera, dobra? Dobrze, bo tam zbieraliśmy pytania. Czy Solidarność lubiła więcej szkód, czy dobra dla wolnej Polski? Szkód, oczywiście. Polska po 1988 roku mogła właśnie pójść drogą tą chińską, czyli i nie trzeba by strzelać na placu Tiananmen, by się to zgodzili z radością. Ja rozmawiałem z panem generałem Jaruzelskim i on powiedział, że on tego nie mógł zrobić, by była krew na ulicach. Jak się generał boi już krwi, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Pan generał Jaruzelski niestety nie miał pojęcia o policji, a już o gospodarce nie miał żadnego. Nie miał, także i tak cud, że zgodził się na tę reformę Wilczka. Trzeba sobie powiedzieć jasno.
Solidarność była związkiem zawodowym, została użyta przez lewicę europejską, kiedy Polska była najbardziej wolnym krajem. Lewica europejska się przeraziła, że tutaj powstaje wolny kraj z wolnością i dawała ogromne pieniądze. Pytałem się wtedy pamięci Mirosława Efrakowskiego, dlaczego wyście oddali władzę tym idiotom Solidarności? On powiedział, bo nam z Zachodu obiecano, że nam długi spłacą, dadzą nam duże pieniądze na spłatę długów. I lewica europejska przekupiła Kiszczaka, znaczy tę elitę, bo wtedy oni myśleli, że 40 miliardów to jest potworne zadłużenie. Dzisiaj mamy 400, nikt się tym nie przyjmuje. Mm. 40 miliardów. I przekupiła i teraz dopuszczono do okrągłego stołu Michnika, Kuronia, prawda, całą tę lewicę, którzy byli, i Polska poszła drogą nie właśnie chińską, tylko drogą Unii Europejskiej. I teraz powiem rzecz straszną, proszę Państwa. Otóż, kiedy studenci chcieli, żeby Chiny poszły drogą właśnie Unii Europejskiej, taką drogą jak w Europie, czyli demokracji i tak dalej, socjalnej demokracji, to ten się opinka dał strzelać. I zginęło tam według różnych danych od 50 do 1000 studentów. Nikt tego nie wie, ile tam zginęło, bo w Chinach to nic nie wiadomo, prawda? I tam są miliardy. Gdyby on tego nie zrobił, to dzisiaj Chiny byłyby zadłużonym państwem, żebrzącym, tak samo jak Polska. Czyli dobrze, że strzelał do studentów. Tak, dobrze, że strzelał, bo dzięki temu Chiny są teraz potęgą. Bo pan zresztą kiedyś powiedział, że do kobiet w Polsce, które protestowały, też można by strzelać. Nie mówiłem o strzelaniu do kobiet. Akurat do kobiet nie pozwalam strzelać, jak pan wie. Nawet uderzyć kobiety nie pozwalam. Co? No, powiedziałem, że nie można kobiety uderzyć. Klapsa można dać, ale nie można uderzyć, żeby chyba zrobić krzywdę. Chyba, że za dużo gada i wtedy musi ma zamknąć jadaczkę. No, ale przecież to jest klaps, to nie jest, proszę pana, uszkodzenie kogoś. No, nie, dobra, pan, następne pytanie, już nie wracajmy do tego. Żebyśmy mieli tego. Także jeszcze raz mówię, to było, i tak samo Pinochet w Chile. Zginęło tam według też różnych szacunków od 1500 do 3000 ludzi. A przecież gdyby Pinochet nie zrobił tej reformy, nie wziął władzy, to przecież tam już MIRW dostał 15 tysięcy karabinów od Fidela Castro. Fidel Castro przypłynął statkiem, rozdał mi 25 tysięcy karabinów maszynowych. Wie pan, ile byłoby ofiar, gdyby tam doszło do rewolucji? To i tak jak na temperament południowoamerykanów, to 1500 ofiar to jest mało. Także no niestety jak się, no, nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek. Także oczywiście życie ludzkie nie można szafować, ale też trzeba pamiętać, co się stanie, jak się tych reform nie zrobi. I nie można się czasami wahać, jeżeli się wie, że coś jest słuszne i ludzie się temu przeciwstawiają, to jeżeli nie da się innymi metodami, no to trzeba niestety takimi metodami, się nie da. I ja tu pochwalam ten Xiaopinga, który zresztą jest szacowany ogromnym szacunkiem w Chinach, prawda, darzony. Nikt mu już tego nie wypomina, poza zwolennikami Unii Europejskiej oczywiście, które w Chinach też są, aż w niewielkiej ilości. Także ja podziwiam tutaj Chiny. Patrzę ze smutkiem, że idą teraz. Gdyby był pan królem, albo Sławomir Mentzen był królem i nagle by się okazało, że ci studenci jednak ten cykl historii chcą przyspieszyć i wprowadzić demokrację, to strzelasz. Jakby kolega Mentzen był królem albo ja, to nie trzeba by strzelać, bo byłoby tak dobrze, że ludzie by ich tylko wyśmiali. Natomiast wtedy Chińczycy jeszcze nie wiedzieli, co to jest wolność. Gdyby teraz ci studenci wyszli na ulicę, też by nie trzeba było strzelać, bo ludzie się przekonali, że jak nie ma tej wolności politycznej, ale jest wolność gospodarcza, to ludzie się bogacą, to by nie trzeba było strzelać. Ale wtedy ludzie jeszcze nie wiedzieli. Wtedy jeszcze ludzie wychodzili z maoizmu. I wydawało mi się, że zła jest. Wie pan, że każdą masakrę można w ten sposób uargumentować, Napoleon, i usprawiedliwić. Jak ludzie protestowali w Paryżu, Napoleon wytoczył armaty, kazał strzelać i został wielkim człowiekiem. Także wie pan, no, nie ma, czasami trzeba użyć tego typu sił, bo teraz jest to wyjątkowe przypadki i nie zdarzają się w momencie, bo teraz nie ma potrzeby. Ludzie sobie zdają sprawę, że potrzeba zaznaczyć ich zmian, prawda? I nie protestowaliby przeciwko wolnemu rynkowi, gdyby ktoś to zrobił siłą, prawda, i stłumił biurokrację. Przecież zdaje sobie sprawę, na przykład, jak wyglądają strajki górników. Górnicy przyjeżdżają tutaj autobusami, żeby protestować. Teraz już dawno nie byli, ale wiedzieli. A kto je opłacał? Dyrekcja kopalń. Bo to jest w interesie też dyrektorów kopalń. Kopalniami rządzi związek zawodowy, o którym pan nawet nie wie. Istnieje związek zawodowy Kadra, który grupuje dyrektorów wielkich kopalń. I oni tym wszystkim sterują.
i w ich interesie leży, żeby kopalnie były państwowe. Niech pan, jak mówimy o kopalniach, tak? Można tak, albo je pozamykać jak Syunia, tak? Albo do nich dopłacać, bo są deficytowe. Dlaczego nikt ich nie sprywatyzuje? I wtedy były prywatne, jedna by się utrzymała, druga by zbankrutowała, co by nas to obchodziło? Prywatniarz nie jest, zbankrutowała, co bankrutowała. Tego nikt nie chce się na to zgodzić, prawda? Tylko albo pozamykać i płacić te ogromne pieniądze, albo dopłacać do źle działających. Być może to się łączy z drugim pytaniem, kolejnym z Twittera. Kuba pyta, dlaczego Jan Korwin-Mikke powiedział, że program Konfederacji Polska na Nowo jest tylko po to, aby przyciągnąć wyborców i nie zamierzają go realizować? Nie powiedziałem, że zamierzam je realizować, tylko po prostu te szczegóły programu są oczywiście całkowicie nie do wytłumaczenia ludziom. Gdybyśmy chcieli powiedzieć szczegóły, to nikt by tego nie przeczytał, bo to byłaby... Czy ten, kto pytał, czytał kiedyś program PiS-u albo PO, nikt tego nie czyta. To jest po prostu pisze. Natomiast my piszemy konkretnie, ale w streszczeniach. W streszczeniu. To jest streszczenie, prawda? I to, nikt nie realizuje streszczeń, prawda? Trzeba realizować konkrety. Ale to jest program, jest pisany po to, żeby ludzie mniej więcej zrozumieli, o co nam chodzi. A nie po to, żeby to realizować dokładnie. Bo to się nie da. Jeżeli my mówimy na przykład, ja mówię, nie chcę mówić tutaj za całą Konfederację, bo nawet tego programu nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Jeżeli my mówimy, że trzeba zlikwidować system emerytalny, to nie znaczy, że nie trzeba płacić emerytom. Przeciwnie, trzeba im spłacić te długi. Tylko trzeba zlikwidować na przyszłość, żeby nie zmuszać młodych ludzi, żeby pod przymusem płacili składkę emerytalną, prawda? O to chodzi. No ale teraz jak zaczniemy tak pisać, to tak omownie, ten program zajmie nam o tyle. No to się nie da tak napisać. Czyli programy tak, bo jak był Sławomir Metzen tutaj w programie, to też powiedział, że w sumie te wszystkie zmiany podatkowe, jakie chce się wprowadzić, to tak naprawdę ich się nie da wprowadzić. W obecnym systemie, zawaliło. Tak, kolega Metzen ma tę przewagę nade mną, że on zna szczegóły. Jest podatkowcem. Zna szczegóły tych podatków i on wie, że póki jesteśmy w tym systemie, to trzeba zmienić system, nie ma rady. Bez zmiany ustroju zrobić się nie da. Ale pewne poprawki da się zrobić, oczywiście. Jest pytanie od pana Jacka, które trochę nawiązuje do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ale może jakieś nowe światło rzuci pana odpowiedź. Czy pan Janusz ma jakikolwiek pogląd na to, w jakich realiach wychowuje się dzisiaj młodzież? Co ją różni od poprzednich pokoleń? Czy politycy nie powinni reagować i dostosowywać się do postępu, zamiast z nim walczyć i udawać, że wszystko jest takie jak dawniej? To nie jest postęp, tylko degrengolada. Dzieci mają dzisiaj znacznie mniejszą siłę niż dawniej, mierzoną tutaj, mają znacznie niższą inteligencję, mają znacznie gorszą pamięć, bo w szkołach się kiedyś, za moich czasów, się uczyło tygodniowo dwa wiersze, musiał się uczyć na pamięć, teraz dzieci się tego nie uczy. Jest to po prostu koszmar, jest to koszmar. I trzeba wrócić do normalności. Niestety pan Czarnek, zamiast zrobić realne reformy, to robi jakieś takie dziwactwa zupełne, które niczego nie zmienią, on nie rusza podstaw tego systemu, tylko chciałby przekazać jak najwięcej władzy zamiast tam jakimś tam zboczeńcom kościołowi, prawda, i to wszystko chce zrobić, ale nie zmienia samej istoty systemu edukacyjnego, trzeba zmienić radykalnie. I są cztery podstawowe przyczyny, które powodują, że społeczeństwo głupieje. To jest czterech jeźdźców apokalipsy. To jest telewizja, to jest równouprawnienie, to jest demokratyzacja, i po czwarte jest to państwowe wykształcenie, które powoduje, że szkoły są płatne od tego, żeby jak najwięcej ludzi przepuścić, a nie na odsiew. W wyniku czego poziom nauki spada z roku na rok, a teraz to już tak jak za 10 lat. Tylko ja państwu powiem tak. Pamiętam pana profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, który był kiedyś rektorem Uniwersytetu Warszawskiego i powiedział tak, musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom nauczania. I ten szlachetny program jest realizowany. Ja jestem zwolennikiem dokładnie odwrotnie, trzeba zmniejszyć liczbę studentów, a za to podnieść poziom. No bo dzisiaj z naszych dyplomów to się śmieją, ale za granicą jest podobnie to samo. Przecież powiedzmy sobie jasno, ten program Erasmus, to wszyscy mówią, to jest seks, piwko i deserka. Ludzie jeżdżają na ten program, niby się czegoś uczą, ale no, niektórych, tak, na matematyk, niektóre jednostki z tego korzystają, ale to ja mówię o statystyce. Mhm. Także
poziom spada drastycznie. No jak może nie spaść, jeżeli wyjeżdża za granicę na studia, człowiek, który zna język obcy, owszem, ale na poziomie szkolnym. Na poziomie szkolnym. On nie może nic zrozumieć z tego wykładu. On słucha tego wykładu, niby mu się wydaje, że rozumie, a nie rozumie. Ja zawsze mówię ludziom, którzy mówią, że znają angielski. Ja mówię, zna pan angielski? Tak, dobrze. Znam bardzo dobrze angielski. Proszę, tu jest krzyżówka z Timesa. Niech pan rozwiąże. Nie rozwiąże. Ten zna angielski, to ten krzyżówkę rozwiąże. Mhm. Bo on musi znać nie tylko pierwsze znaczenie słów, ale i drugie, i trzecie, prawda? No wtedy dopiero zna język. No więc, wie pan, uczenie się na uczelni, gdzie się nie do końca rozumie język, to poza z fizyki, matematyki, prawda, to wiadomo, że to jest ponadnarodowe, natomiast już w innych dziedzinach, no to niestety nie. Mhm. I takie chyba bardziej osobiste pytanie na koniec już. Czy pozwala pan sobie na momenty słabości wobec bliskich, a oziębłość i wyrachowanie są wyłącznie polityczną pozą? Przyznam się, tak. Czyli kłamaliśmy przez ostatnie prawie 3 godziny. Wszystko było udawane. No, niestety. Ale zaimponował mi pan, jak on aktorsko na mnie naskoczył raz i naprawdę widać było w tym talent. Ja takie rzeczy to ja potrafię robić, wie pan, na koniecie. Ale tak naprawdę, jest pan w domu ciepłą osobą? Tak, staram się. I naprawdę, żony nie bije. A przynajmniej nie w twarz. W twarz? Pan chyba mówi właśnie, że w twarz nie. Pan chyba żartuje, no w pupę, to można przyłożyć raz na jakiś czas i tyle. Ale to tylko po to, żeby wiedziała, kto rządzi w domu, prawda, a nie po to, żeby ją bolało. Tak. Okay. No dobrze. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke był naszym gościem. Zapraszam na kolejne hate parki w przyszłym tygodniu. Ten był długo wyczekiwany i też trwał długo, bo prawie 3 godziny. Szybko Jezus leciało, Maria, 3 godziny się siedzieliśmy? To żona już za mną tęskni. Lecę do domu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.